6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Ze słonecznego kraju witają was Jacek Graniecki i Maciek Dąbrowski z Tlanu. Tak. Co się stało? Tata zawsze miał piwo w lodówce. Łazienka jest zamknięta. Była łazienka zamknięta. Udało się jednak śrubokrętem wyjść z niej. Słuchaj, a Maciuś cały czas w Tlanie jest, myślisz? Kurde, nie wiem właśnie, wiesz? Ostatnio się zastanawiałem nad tym. Dajcie znać na czacie, czy Maciuś cały czas jest w Klanie. Bo ostatnio widziałem, akurat mi się wyświetliło gdzieś pierwsze pojawienie się Maćka w Klanie. Ojej, i widziałem, tak, że był na balkonie i coś tam mówił o ptaszkach i rzucał ptaszkom jakieś rzeczy i jego... To był suchą bułkę chlebek. To była sucha bułka chlebek, a nie powinno się teoretycznie takich rzeczy robić dla ptaszków, tylko ziarno im rzucać, bo sucha bułka chlebek pęknie ptaszkom w brzuszkach i ptaszki umierają potem w bólu. Więc tak, pamiętajcie o tym, to jest taka porada, wiecie, to jest jak kartka z kalendarza. Ty się odrywasz, a tam w środku nie dawaj... Dbaj o ptaszka. Dbaj o swojego ptaszka, tak, to prawda. Więc Maciek z Klanu dbał o swojego ptaszka. Ty na pewno, Maciek, zadbałeś o kalendarium na dzisiaj. Aha, oczywiście. Myślałem o tym wczoraj jadąc z metrem, cóż za szalone wydarzenia dzisiaj. Szalone wydarzenia. Szalone wydarzenia. Słuchaj, mam dla ciebie pierwsze wydarzenie, to jest dzień z dzisiaj. Dzień z dzisiaj, znaczy może nie dzień z dzisiaj. 4 kwietnia. Tak, 4 kwietnia jest. I uwaga, w Wielkiej Brytanii jest Światowy Dzień Szczura. Ale że lepiej. Na targówku go obchodzą cały rok. W 1571 otrzymało prawo miejskie węgorzewo. Ja tego nie wymyśliłem. Patrzę wczoraj, tak sobie przelatuję przez te Wikipedię i... Słuchaj, no tak, myślę, że ci się spodoba. A propos dnia szczura i węgorzewa, to Feno nas pozdrawiał ostatnio. Okej. Okay. Feno, pozdrawiamy raz jeszcze. On się ucieszył bardzo, że powiedzieliśmy o tym, że się ogolił chyba. Tak? No, tak mi się wydaje, bo wrzucał to na Instagram. Widzę mi, że on się ucieszył, że o nim wspomnieliśmy. No, bo to jest takie miłe gdzieś tam, nie? To miły człowiek. Wczoraj do mnie pisał, czy będę w studiu dzisiaj, bo jak mu się znudzą popki Lary. Ach, okej. Okay. Aha, w sensie, że jak wróci sobie po tamtym. Jest po drodze, to jest blisko. Ja też tam jadę, bo muszę materiał tam nagrać do Zero Kultury, więc trzeba się tam pojawić. Zresztą, a propos popkillerów, pojawi się tutaj u nas jeszcze jedna osoba. Czemu ja się patrzę cały czas w tę kamerę, jak powinienem w tę? Pojawi się jeszcze jedna osoba tutaj. Będzie to Filipek. Oui. Filip Marcinek, czyli innymi słowy. Więc oczekujcie z niecierpliwością. A ja powiem... Co dalej? No właśnie, dalej. Otóż, węgorzewo i dzień szczura to już mamy. W 1850 Los Angeles otrzymało prawa miejskie. No. Wcześniej było wsią po prostu. Wcześniej było wsią i to się w ogóle, to była jedna z najdłuższych nazw na świecie. Los Angeles? Los Angeles, de coś tam, de. Nie? I stwierdzili, nie, no dobra, w mordo nie wygłupiaj się, Los Angeles. LA, no. LA. Tak. I od razu Blood and Crips powstali tam. Myślisz, że oni powstali długo od otrzymania praw miejskich? No tak, zdecydowanie, od otrzymania praw jakichkolwiek, nie? Bo oni, Bloods i Crips, to są miłujący prawo, grupy społeczne miłujące prawo. Związki miłujących prawo obywateli. Tak. Głównie Afroamerykanów. No to zdarzają. I Latynosów. I Latynosów właśnie, tak. Jeszcze są Kings, nie? Chyba tam jeszcze jeden. Ja nie wiem, mordo, jestem daleki od gangstełki. Nie, jak pokażemy, to oni potem przyjdą tutaj do studia. No właśnie. Zrobią drive-by, więc lepiej trzeba uważać, pamiętajcie. Tak jest. 1995. Otóż to... całkiem nieopodal. Tak, i całkiem ważna data. W Poznaniu otwarto pierwszą Biedronkę. Naprawdę? Naprawdę, 1995. Ja pierniczę. 29 lat temu, za rok będzie 30-lecie Biedronek. Już widzę tę całoroczną celebrację. No, całoroczną... Jedyne, co może zakłócić celebrowanie 30 urodzin Biedronki, to
doroczne obchody urodzin Moniki Goździelskiej. Już teraz składam najlepsze życzenia. No, to będzie... 22 marca przyszłego roku. Wpiszcie sobie w kalendarze. Monika, pozdrawiam serdecznie. Tylko które? Nikt nie wie. Tego się nigdy nie dowiemy. Biedronka jest transparentna, więc wiemy dokładnie które. 29. To ma coś wspólnego z rodzicami? Transparentność? Tak. Jest zresztą taki serial Transparent z tym... Na TV Trwam chyba leci. No właśnie nie, z Jeffrey Tamborem. Bardzo fajny serial, naprawdę świetny. Jeffrey Tamburyn. Taki z Arrested Development, o bardzo dysfunkcyjnej rodzinie, która generalnie jest sukcesywna. Mamy syna, który jest producentem muzycznym bardzo znanym i seksoholikiem jednocześnie. Mamy córkę, która... po, nie wiem, chyba 15 latach małżeństwa odkrywa, że jednak jest lesbijką. I mamy seks workerką? Nie, właśnie nie jest seks workerką, tylko się związuje z jedną kobietą. Mamy jeszcze jedną córkę, która jest świrnięta i mamy Jeffrey Tambora, który gra tak jakby... Właśnie on jest tym transparent. On w wieku 60 lat odkrywa, że jest transseksualny po prostu. I zaczyna po prostu być... Maciek, wszystko przed nami. Tak, i jest to komedia trochę, trochę gorzka, a przy tym naprawdę dobra, więc polecam serdecznie. Transparent się nazywa, a transparentność w tym wypadku jest dosyć ważna. 2007. O, to już w ogóle nie, za rogiem. Tak, to już za rogiem. NSA zezwoliło dziecku nadać drugie imię Dąb. Czyli NSA to jest Naczelny Sąd Administracyjny. NSA. Dąb? Chociaż jako NSA brzmi lepiej. Ty już w alternatywach był Dąb Rozwadowski. No to ja bym był Dąb Dąbrowski. Dąb Dąbrowski. 1507 rok, bo teraz się cofamy troszeczkę, bo to teraz są wydarzenia, które się stały nie w naszym pięknym kraju słonecznym dzisiaj, bardzo mocno. W 1507 Marcin Luther otrzymał święcenia kapłańskie. Oni jeszcze nie wiedzieli, co on odwali. W tej Wittenberdze. Święcenia kapłańskie, bach, tezy, nie? No i doszło do rozłamów kościoła. No, po raz pierwszy takich dosyć mocnych. 1923 założono Warner Bros. Niech zgadnę, bracia Warner to zrobili. Dokładnie tak. A była taka koszulka kiedyś. To miał taką koszulkę w filmie Jay i Cichy Bob kontratakują Jay. Miał Warn... If you see the cups, warn the bros. I pamiętam, że jak to oglądałem pierwszy raz, to sobie pomyślałem, ale to sprytne, ale no, to mądre. Ale taki żarcik słowny. Tak. No, 1507. A to nie. To... Nie, to 1923. Stary film, 1507. To byłby dosyć stary film. Jezus, oni mogliby go robić, gdyby mieli kamera obskura jakąś. Kamera obskura i na korze z brzozy. Tak. Kamera obskurna i wyświetlają Marcina Lutra. Jak będzie wyglądał świat w 2000 roku? Takie założenia. Natomiast w 1960, bo 23 już wspominałem, w 60 była nie premiera, tylko Ben Hur dostał 11 statuetek. Jest to był za rekord. Za Ben Hura. Ben Hur, w sensie za film dostał Ben Hur. Oscarów, tak. 11 Oscarów Ben Hur dostał. Widziałeś Ben Hura? Nie. I tata kazał go oglądać parę razy. Ciężkie dzieciństwo. To zawsze jak... No ciężkie, bo chyba 4 godziny trwa Ben Hur. I zawsze leciał po prostu. No ale on jest jak trochę potop biblijny. Jest tam postać Jezusa i jest tam Jan Chrzciciel. No i w ogóle... A Kmicic jest? No prawie, no jest... Słuchaj, są tam wyścigi Rydwanów. Tam był największy zbudowany set w dziejach wtedy ludzkości. No. Gdzie zbudowali praktycznie całe Koloseum, żeby można było się ścigać rydwanami. Tam były te słynne rydwany, które miały... One były po Pimp My Ride. One miały takie wystające miecze, nie, z tych rydwanów i one robiły ciach. Ale... Albo wjeżdżały w inne rydwany po to, żeby rozwalać im koła. Ale muzyka Evangelista to nie z tego. Nie, chyba. To dopiero potem były. Znaczy mówimy o Chariots of Fire, no, nie? Tak, no. I w slow motion. A widziałeś takiego... Wtedy wymyślili slow motion. Wymyślili w ogóle bieganie w slow motion. Tak. A widziałeś tego gościa, co pokazuje, stand-up robi i mówi, a teraz pokażę, jak wygląda piłkarz cieszący się z bramki w slow motion. I on robi po prostu idealnie slow motion na żywo, nie w slow motion. To jest niesamowita sztuka, proszę państwa. To jest ktoś... kogo warto pokazywać. Ale my nie pokażemy, bo nie przygotowywaliśmy tego. Teraz mnie po prostu przypomniało. No co się wydarzyło, Maciek? Człowieku. Trzymasz mnie w niepewności. 68 rok. No. I to jest dosyć przykra sprawa. Został zastrzelony Martin Luther King, MLK.
gdzie wczoraj zacząłem oglądać sobie nawet dokument. Był Luther potem. No trochę tak, więc to by się wszystko tutaj zazębiało gdzieś, nie? Też osoba, która się zwróciła względem władz. Już w 64 roku było polowanie trochę na niego, takie, że on dostał list z pogróżkami, list razem z taśmą audio i taki list wydrukowany, że niby z jego społeczności ktoś, kto się sprzeciwia temu, co on robi i że on szkodzi Afroamerykanom tam. Jak się okazało, wysłał go J. Edgar Hoover z FBI. Stary Afroamerykanin. To było w 64 roku, bo wyszły odtajnione dokumenty. Jemu bardzo zależało na tym, żeby pokazać, że ta społeczność idąca za Martinem Lutherem Kingiem, to są w ogóle komuniści. Żeby udowodnić, że oni są komunistami i wysłał swojego szpiega, agenta FBI i on dał raport i powiedział, że nie ma żadnych powiązań komunistycznych. I się Edgar wkurzył bardzo i nagle tydzień później znalazły się te powiązania komunistyczne. Bardzo. Więc tak to było i to był 68 rok, rocznica zabójstwa, więc dzisiaj jest dosyć tam ważny dzień w Stanach Zjednoczonych. Natomiast 64, polecam bardzo dokument Johnny Harris zrobił właśnie o Martinie Luther Kingu wczoraj wypuścił. Taki 30-minutowy na YouTubie. 1975 założono firmę Microsoft. Jezus Maria, co oni robili? Czyli mały miękki. Właśnie. W ogóle jak oni wpadli na to? Maluśki, mięciuśki. Tak. Bill, słuchaj, to jak my to nazwiemy? A bo i tak. Microsoft. 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 Dobra, ale co oni wtedy robili za oprogramowanie? DOS. Oni DOS robili, oni się DOSem chyba zajmowali, tak. DOS to Pitbull. Uno, DOS, tres, cuatro, rumba, si. To on to wymyślił. Wymyślił Uno i DOSa. Grę Uno. To był 1975 rok, 2023. O! W wieku, czyli rok temu, dokładnie rok temu Finlandia została członkiem NATO. I co ty na to, ha? Tak, ten czas to płynie. Leci, nie? No, leci, leci. Leci, czas płynie, leci. To teraz urodziny. Znane urodziny. 188 rok naszej ery. Caracalla. Caracalla to takie helikoptery, co Macierewicz je nam Kilim. A oprócz tego, że Kilim, no to Bornyn, to 188 Caracalla, czyli cesarz rzymski. Urodził się tego roku i chyba w 217 zmarł, więc nie pocieszył się tym cesarstwem zbyt długo, ale tak czasami bywa, no. Szczególnie niebezpieczne czasy. I teraz... Ale co tam swoje pożył, to pożył. I co tam porobił, to porobił, no skoro Caracalla tak się nazywa. Może krótko, ale intensywnie. Na pewno. Żyć szybko, umierać młodo. Fast, die, young, coś tam. Fast, young, die. Fast, young, die. To jest, fast, young, die. To jest koreański piłkarz, fast, young, die. Który kiedy się urodził? Fast, young, die? Szybko. 1557 urodził się, i tu jestem fanem tego imienia i nazwiska, Lew Sapieha. Lew brzmi Sapieha. Jak 1670. Litewski wielki hetman. No tak, brzmi jak 1670. Lew Sapieha. Oni mogli pewnie o nim wspominać tam. Lew Sapieha, wielki hetman litewski. W ogóle nie brzmi jak Litwin, brzmi jak Polak. No totalnie jak Polak, nie? Ale no, bo to była Polska. Halo, umówmy się. Kiedyś Polska to była. I kiedyś będzie. No wiadomo, od morza do morza. Wiadomo, od czarnego do... Od morza do morza Kałtyku. W dniu węgorza. W dniu węgorza, tak. Tak, no. I co? A, jeszcze tak, dalej. 1964, David Cross, to polecam bardzo, amerykański aktor, który grał chociażby w Arrested Development, albo widziałeś Scary Movie? Tak. W Scary Movie 2. On jeździł na wózku. I tak z tyłu tam przejeżdżał na wózku, tak i tam w siódmej minucie. Nie, on był dosyć ważną postacią, tam był takim oblechem strasznym, bo był ten z taką rączką. No, chyba wiem. Tak, i to nie był David Cross, a David Cross jeździł na wózku i był, no, taki dziwny dosyć mocno. 1965, Robert Downey Jr. O, to jest, taki stary jest? Tak, i to jest właśnie on, jest takim pokazem absolutnym sinusoidy hollywoodzkiej. Tak. Upadku, w ogóle wzlotu, upadku i znowu takiego wzlotu na wyżyny i to już nie tylko takiego komercyjnego. To znaczy, że jeszcze przed nim kolejny upadek. Na to wygląda. No ale tak przecież chyba Iron Man działa, że on tak lata, nie? Raczej. No tak. Raz góra, raz dół. Więc to by wszystko pasowało. Robert Downey Jr. tam lubił przytrąbić. Lubił Dzień Węgorza obejść sobie. Gdyby wiedział, że targówek istnieje, to może by, wiesz, bo on... jego życie wyglądało jeszcze inaczej. Znaczy, wiesz co, może dlatego, że on się po prostu urodził w Światowy Dzień Szczura. No i to jest jakby... wszystko mamy, wszystko. Słuchajcie, jasne. Nie ma przypadków, no.
Są tylko znaki. Dokładnie. 74 rok, Dave Mirra. Dave Mirra, znany BMX-owiec? Tak, to on przyjechał tam w 0000 do Betlejem, bo tam był kadzidła, mirra i złoto. Czyli gold, nie wiem jakie jest kadzidło. Damn. W każdym razie Dave Mirra w 74 się urodził, znany BMX-owiec, który zmarł niestety chyba w jakimś wypadku jakiś czas temu. Z 5 czy 6 lat temu, nie wiem, może trochę więcej. Tak mi się wydaje, że tak było. Heath Ledger, 79. Hitler co? Tak, właśnie. Heath Ledger, czyli najlepszy w sumie Joker ostatnimi laty, chociaż nie, dobra, przepraszam, Joaquin Phoenix też bardzo dobrą postać zagrał tutaj. No ale Heath Ledger, który również pośmiertnie został uhonorowany Oscarem właśnie za rolę Jokera, w 79 się urodził, a w 2000, i tutaj będzie wątek hip-hopowy, rapowy, bo wiadomo, że hip-hop łączy, a nie dzieli i wygra. W 2000, no. Za Amsonę. No. Okay. Czyli ma 24 lata, wszystkiego najlepszego i tyle. No i tyle, słuchajcie, tyle jeżeli chodzi. Ale o... się nam wydarzyło, Maciek. Strasznie dużo rzeczy, dużo rzeczy się urodziło, tak. Lecę po tym, ale sobie to, myślę. Bo ty zawsze znajdujesz sobie po prostu powody do celebracji. To prawda, oczywiście. Czyli dzisiaj z czystym sumieniem. Wiadomo, Robert Downey Jr. Wiadomo, Robert Downey Jr. i... 11 Oscarów Ben Hura, oczywiście, że tak, z czystym sumieniem. Dobrze, to teraz przechodzimy do wydarzeń dnia. I to będzie... Wydarzenia tylko. Krajowe! Tusk zapowiedział nowe świadczenie socjalne, będzie babciowe. Jednak będzie ułatwienie w zakupie tabletki dzień po? Ministerstwo chce wprowadzić konsultacje farmaceutyczne. Kierowca wydmuchał 0,2 promila, choć nie pił. Winny był płyn do spryskiwaczy. Alert RCB. Uważajcie na szczepionkę dla lisów. Ty, i nic nie ma obok Zdelu, Wardędze i Goli. To dziwne. No nie, ma, nie trafili do wydarzeń dnia jakoś. Mimo, że dzisiaj jest... Mimo, że dzisiaj jest w końcu ten dzień szczura. Filmik Boxdela. Co było? Był tylko jeden film od Boxdela w sumie. Tylko jeden i jeden live'ik. Więc... A live'ik od Boxdela też był? Był. O, był. To nie widziałem. No był fajnie, live. A jakieś coś się działo? Nie, chyba nic specjalnego. No nie, na pewno się nic nie działo jakiegoś specjalnego. Nie widziałem. Skoro nie ma w wydarzeniach dnia, no to... To nie ma nic specjalnego. No dobra, to przejdźmy przez to, Maciek. To babciowe mi opowiedz, bo ja nie kumam do końca, o co chodzi. Ja się zastanawiam, czemu nie dziadkowe. Przede wszystkim. No, co to jest za dyskryminacja? Dokładnie. Za dużo jest właśnie, bo tak, mamy becikowe, było, nie? Potem, jak się nazywa, 500+, to jak to? 800. Znaczy 800, ale to jak to się nazywa? To 800 ma... plus teraz. No, czyli nie ma nazwy takiej, że rodzicielskie. Darmowe. Czyli... Darmowe. No to teraz będzie babciowe i to jest 1500 zł. A to jest jednorazowo, czy to nie, jest co miesiąc? Właśnie to jest co miesiąc, stary, i dlatego się zastanawiam. To jest jeszcze więcej niż te 800. No właśnie, słuchaj. Tusk powiedział tak, myślę, że tuż po wakacjach rodzice będą mogli aktywnie zachować się po kilku miesiącach po narodzinach dziecka, bo to chodzi o to, żeby rodzice mogli wrócić do pracy, dlatego żeby ktoś się opiekował, babcia, a babcia przecież za darmo tego nie zrobi. No wiadomo, no. Jest 1500. Współczesna babcia jest nowoczesna. Każda mama, która będzie chciała szybciej wrócić do pracy, czyli po pełnopłatnym rocznym urlopie macierzyńskim, dostanie od państwa te 1500 zł. I szef rządu wyjaśnił, że program został nazwany Aktywny Rodzic, czyli to nie jest babciowe, tylko Aktywny Rodzic. 1500, 800, już 2300, tam jeszcze jest jakieś, tak do trójki dociągniesz na luzaczku, nie? A teraz wyobraź sobie, że jeszcze zrób sobie bliźniaki, trojaczki po jakimś in vitro. Ach, te geny. Albo po gdzie po in vitro się nie liczy? No, liczy się, tutaj w tym rządzie się liczy. Teraz się liczy. W tym rządzie się liczy. Więc po in vitro się liczy, a po in vitro najczęściej, znaczy jest bardzo często występują właśnie bliźniacza ciąża i tak dalej, no bo tak to po prostu działa. I to takie pięcioraczki, to jest mordo jak jackpot. Totalnie. Ding, 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 ding. Ty, tu masz 4000 z 800. No. Nie? Plus 5 razy 7 i pół kafla z tego. Czyli słuchajcie, może nie warto już pracować po prostu, no. Słuchajcie, każda mama, tylko która będzie... Tylko robić, prawda? Tak. A to też jest jakaś ale praca, ale z nitro, bo to... Też jest praca, no to i dla mężczyzn, o, i dla to kobiet, się człowiek narobi. Trzeba się narobić. Każda mama, która będzie chciała szybciej wrócić do pracy, czyli po pełnopłatnym rocznym urlopie macierzyńskim,
Mhm. Dostając państwa te 1500 zł, szef rządu wyjaśnił, że program... Czekaj, aktywny rodzic, bo do tego doszedłem. Jak tłumaczył, celem świadczenia jest ułatwienie matkom powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim. W takiej sytuacji rodzina otrzyma miesięcznie 1500 zł, które pozwoli na przykład opłacić żłobek czy zatrudnić osobę do opieki nad dzieckiem, w tym także bliską osobę, na przykład babcię. Stąd te babci... Dlaczego akurat babciowe? To powinno być mamowe. Rodzicowe. Maminę. Albo wychowawcze. Wychowawcze, no. Tusk zaznaczył... To liść. Liściowe, tam, tak. To liściowe powinno być. A to było teraz, jakiegoś trenera pobili. Teraz kogo tam... pobili? No przyjechali kibice, nie wiem, nie chcę skłamać i powiedzieć, której drużyny. Może ktoś w reżyserce będzie wiedział, ale dosłownie przed chwilą, wczoraj albo przedwczoraj dostał w papę i został skopany jeszcze. Ojej. Tusk zaznaczył również, że w przypadku, gdy matka dziecka będzie chciała podpisać z osobą zatrudnianą do opieki umowę, to państwo opłaci składki za tą umowę wartą 1500 zł. I teraz tak, świadczenie miałoby przysługiwać przez określony czas. To nie jest tak, że na zawsze, nie? Do 18 roku życia. Słuchajcie, nie, żartuję, bo jeszcze polecicie zaraz robić te dzieci. Były premier wyjaśnił, że 1500 zł babciowego miesięcznie przysługiwałoby do czasu, kiedy dziecko może pójść do przedszkola, a więc do czasu, kiedy ukończy 3 lata, ale różne dzieci różnie chodzą do przedszkola, niektóre... Strasznie to jest dużo pieniędzy. Skąd Zagłębie Sosnowiec, proszę państwa, to tam pobito trenera. No. Strasznie duże pieniądze. Ja się dziwię. Po prostu... A ja uważam, skąd że... Skąd oni mają te pieniądze? No właśnie, ale to może, wiesz, może warto się zastanowić, bo jak tyle pieniędzy, to może jakaś rewaloryzacja tych, co nie mają dzieci. No, no dokładnie. Stówkę, żeby... Nie, ci, co nie mają dzieci, ci, co nie są ożenieni, to bykowe. No to ja oni muszą płacić. To oni muszą płacić. To ja nie będę tego płacił, mordo, bo to jest totalnie niepylando. No wiem o tym. No nie, no, ale to będziesz płacił na tych, na te babciowe tamtych. Ale ja nie chcę. Ale nic mnie to nie obchodzi. Ale ja nie chcę. No to będzie, słuchajcie, być może wyż demograficzny taki, że Polska zamieni się w nowe Chiny. Nie, no. Przecież zbankrutujemy wtedy totalnie, ale będzie miliard osób w Polsce. Szczęśliwych ludzi. Wyobraź sobie miliard ludzi w Polsce. Tylko wiesz, jest jedna rzecz, która może to zakłócić. Są to te konsultacje farmaceutyczne do tej tabletki dzień po. No właśnie, i tutaj sprytnie. Mhm. Widzisz. Oni tak zrobili, że żeby nie za dużo było tego babciowego w wieku 15 lat, tylko no to są konsultacje farmaceutyczne. Tylko że właśnie, to nie jest teraz tak... Ale to zafrasowany pan prezydent, tu, prezydent Andrzej D. No. Zawetował. Zawetował, tak, i się zastanawia, co oni teraz wymyślą. Bo... Musi być twardy, trzeba być twardym, jak się wetuje. Bo tak jak Fagata, tak też Donald Tusk miał plan B. Nie na pyszne śniadanie, co prawda, ale... A co ma Fagata wspólnego z tabletką dzień po, chłopie? Już ci... Czy z babciowym? Właściwie nic, ale miała swój plan A i plan B, o którym głośno mówiła, no i też Donald Tusk mówił o tym głośno, że mamy plan B. Donald Tusk też wspominał o Fagacie? Tak, o planie B, więc albo o tym, albo o tej knajpie po prostu na Placu Konstytucji, nie Konstytucji, tylko Zbawiciela. To mi się wydaje, że to jest taka hipsterska knajpa, nie pasuje Fagata do niej. Jak... Nie pasuje, ale wiesz co pasuje? Co był taki fanpage. Czy Hubert Urbański jest w planie B? Kurde, mój kolega tam bywa w tym planie B i ostatnio no. tylko Stach u mnie był. No. I też mówisz, że ten Urbański mężowy tam chodzi. Ale on tam był... Kiedyś? Ja nigdy nie byłem w planie B. Z 10 lat temu, nie, ja byłem wiele razy, ale z 10 no tak lat... Tak wyglądasz takim sterem. Dokładnie tak. Z 10 lat temu Hubert Urbański był tam tak stałym gościem, że powstał fanpage i tam było tylko codziennie. Tak, nie, czy był. Kiedyś był też taki fanpage Eldoki imprezowy. Był? Że gdzie jest? No bo Eldoka też tak zwykł chodzić sam na imprezy kiedyś. Wiem, spotkałem go parę razy. Ja też parę balu, za filarem go widziałem w balu. W balu go widziałem. I kiedyś widziałem w balu, jak stał, bo on stał sam za filarem. No. I przy lukałem go kiedyś, jak się wychylił za filara, kieliszeczek odstawił gościowi. Ale to ja widziałem z kolei... Poznałem oczywiście serdecznie Leszka. No. To ja widziałem wiem, właśnie Leszka, jak wyszedł o 4 rano właśnie z jakiegoś klubu. Ja też wtedy wychodziłem, wracaliśmy do taktowki. Się on w ogóle nie kojarzył z melanżem nigdy. Jakby to słuchaj, był wyszedł z jakąś dziewczyną i ta dziewczyna... Co? No tak, normalnie z dziewczyną wyszedł jakąś, nie? I tam gadał z nią i ona się potknęła w pewnym momencie i uderzyła głową o chodnik. I zaczęła się kreflać po prostu i wiesz, była akcja, pogotowie jakieś i tak dalej. No były takie rzeczy, no. Ale to było no dawno. No co to ma wspólnego z tabletką dzień po? Nie wiem, odbiegliśmy bardzo od tego tematu. No słuchajcie, jeżeli... Często, jeżeli się wychodzi... Morda, jakbyśmy połączyli... Eldokę z tabletką dzień po. Tabletkę dzień po przez Urbańskiego Fagatę do Eldoki. Plan B. Plan B łączy wszystkich, moi drodzy. I otóż, w tym planie B...
Chodzi o to, już tłumaczę, co będzie... Że będzie pokoik taki, no bo, zwierzeń. Tak, tak, czyli taki apteki, konfesjonał. Apteki, w których szczepienia się tak procedowało i proceduje, czyli będzie... mają swój wydzielony, osobny taki, wiesz, pokój schadzek. Tak, będzie to w pokój schadzek. I tam będą konsultacje. To będzie, czekaj, pokój nieprawości najprawdopodobniej będzie tak nazywany. Dziewczynka, załóżmy, mówi, pani magister, zawsze tak trzeba, wiesz, pani magister, tytularnie. Tak. Pani magister... Bo ja mam taką sprawę... Bo potrzebuję dla koleżanki. Nie mogę mamusi zapytać, ale chciałam się skonsultować dla koleżanki. Tak. Czy mogłam panią prosić do pokoiku? No idą do tego pokoju zwierzeń, a tam wielki brat. No co brat zrobiłaś? No, Klaudio. Było? Klaudio, co było? O, ja też chciałam babciowe. Chciałam babciowe dla mamusi, ale... Tylko, że tutaj jest zaznaczone i to jest dosyć istotne. 15-latka mogłaby skorzystać z konsultacji farmaceutycznej, jednak zgodę na to, by 15-latka, 16-latka czy 17-latka kupiła pigułkę dzień po, musiałby wyrazić rodzic albo inny prawny opiekun. Bez sensu. Czyli dalej jest to, no, tylko że możesz skorzystać z tej pomocy farmaceutycznej, natomiast nie możesz kupić potem tej tabletki. Wracamy, ja myślę, że to będzie obchodzone w jakiś sposób. Próg inicjacji jest 15 lat, mhm, a konsekwencje inicjacji możesz... Tak, no jest to niekonsekwentne troszeczkę w tym później wszystkim. No ale słuchajcie, no jest jak jest, są przeciwnicy tego, bo przecież te nastolatki to był, potem to łykały, wiesz, no tak prezydent powiedział, że one jak cukierki. No tak. Bo przecież tabletka 100 tam ponad złoty kosztuje, jest jedna w opakowaniu. Wiadomo. No ale nie, no jak cukierki. Całe kieszonkowe poszło na tabletki. Na monsterka, tabletkę i na jednorazówkę. Popijam monsterkiem. I tak wygląda klasyczny dzień 15-latki, która jest w liceum, nie? No, więc albo babciowe, albo ten plan B, albo dmuchanie. Albo dmuchanie. No widzisz, mamy jedno. Idziemy. Kierowca wydmuchał... Wydmuchał, choć nie pił. To jest, Maciek, po prostu cud jakiś się... A może on pił płyn do spryskiwaczy po prostu i nie powiedział. To samo pomyślałem, czytając tę wiadomość w ogóle. Jak to jest możliwe? Że on może miał otwarte okno i robił tak... I tak leciał. To jest taki farmazon, jak to, ten płyn się unosi w powietrzu. Nie, on mógł zostać w aucie, ale nie. Prawda jest taka, że rzeczywiście ja czasami jak popsikam sobie płynem, to w aucie totalnie wali tym płynem, nie? I jeżeli to jest jakiś zimowy płyn, no to na pewno ma większą zawartość alkoholu. No dobra, no ale ile musi od pryśnięcia do dmuchnięcia, że tak powiem? No, no mogła minąć minuta, bo mógł, wiesz, prysnąć. Prysnął, o Jezu, policjant, czy ja dobrze widzę pryska? No ale może tak było, no nie wiemy tego. No gość, tylko że to jest tak, czytelnik portalu Autoświat, być może jest to taka historyjka jak z chwili dla ciebie. No właśnie, i potem, że tak razem z policjantem pyszniśmy się bawili. Tak. Nie, to pysznie się bawili to w Mikołajkach. Natomiast tutaj by było śmiechom i dokazywaniom nie było końca. No i tak, to było 0,2 w wydychanym, znaczy w alkomacie, a konkretnie 0,09 mg na litr w wydychanym powietrzu, czyli około 0,2 promila we krwi, a więc teoretycznie mógłby zostać ukarany. Jak się okazało, kilometr wcześniej na trasie mężczyzna użył spryskiwaczy przedniej szyby w zbiorniku. Miałem jeszcze mocno pachnący alkoholem płyn zimowy. Co na alkoholu tam dolewał, skoro tak mocno pachniał? Po około 15 sekundach wydmuchałem już 0,0. Myślę, że jakby poszło info... Gdzie taki płyn dobry sprzedają, to by się tam kolejki żuli ustawiały. Jest, było takie powiedzenie, po borygo się nie żygo. Śląskie tak zwane. A może po prostu jabłka sfermentowały, bo to tak też zawsze było takie tłumaczenie, bo albo jadłem cukierki z alkoholem, albo jabłka sfermentowały. No zjadłem cukierki. Ja nie piłem, panie władzo, ja zjadłem 1000 cukierków z alkoholem. I jedną wiśnię, tą śliwę w czekoladzie. Baryłkę. Baryłkę. Boże, to jest najgorsze słodycze na świecie dla mnie. Po prostu jakbym miał z alkoholem zjeść coś, tort z alkoholem w ogóle, o, do dzisiaj. Ile to trzeba byłoby tych zrobić, żeby się zjeść, żeby się nawalić, nie? Myślę, że dałoby się. Myślę, że nie jedna mama się pomyliła, znaczy nie pomyliła, tylko stwierdziła, mu nie zaszkodzi. I tam dziecku... Jak tutaj spokojny jest. Na urodziny tort z alkoholem. Może tak być. Uważajcie też na siebie, słuchajcie, jeżeli jesteście lisami, bo szczepionki zostały wypuszczone. Właśnie, dostałeś ten alert? Dostałem też dzisiaj, zobaczyłem. Teraz pytanie, czy są jakieś... Ale wśród... co, jak zobaczyłem taką wizję, to tak widzę takie strzykawki, wbijające się, nie? Słuchaj. Wiesz, lecą strzykawki i samonaprowadzające się strzykawki, szukają lisa i nie znajdą, jeb w ciebie.
Nie w lisa, tylko w Kingerusin, bo miała lis kiedyś, więc trafiło ją. Ale wyobraź sobie, że dokładnie to, co ty możesz, to co ty mówisz, to jakaś babka napisała na jakimś forum. Że tak będzie? Że tak jest. Że jak to? Czemu? Fajnie, że ostrzegacie, ale nie możecie tego rozrzucać, bo mi się pies nadzieje na strzykawkę, albo dziecko się nadzieje, jeszcze znajdzie jakąś. I wyszła w foliowej czapce. No i właśnie, i teraz pytanie, czy są jakieś ruchy antyszczepionkowe wśród lisów? Na pewno. No. One się tam spotykają i mówią, nie wezmę tego. Pyszne, ale nie wezmę. Może uważajcie, tak... lisy przy nadajnikach 5G tam najbardziej spadają. Tak, zdecydowanie. I jeszcze był jakiś, z tego co widziałem, news, i ja go nie mam tutaj wpisanego. Nie, no my już 4 były. I się... nie, ja widziałem 5 tam. Dobrze widziałem na planszy? Coś... był błąd na grafice. A, obłędzie na grafice może... Okej, dobra, był błąd na grafice. No nie, no to jest z takich newsów jeszcze w sumie z Polski, to wczorajszy wywiad Mazurka z ambasadorem Izraela. Nie oglądałem. Ja nie oglądałem, ale widziałem fragmenty, tak? Tylko które były wrzucone i to jest oburzające po prostu. Co mówił pan ambasador? Powiedział... Wiesz co zrobił? Znaczy, inaczej, to jest fajne, że po tych słowach... Słyszałem gdzieś, że przepraszał wszystkich, tylko nie nas. Tak, że fajne jest, że po tych słowach, które on napisał, potem przyszedł, przyznał się do błędu i przeprosił. Nie zrobił. Nie zrobił tego. To jest w ogóle... Nie wiem, jak taki człowiek może być ambasadorem jakiegokolwiek kraju. Przewach Weiss to by chociaż przeprosił, myślisz? No myślę, że tak, no. Chociażby jakaś, nie wiem, podstawowa empatia, cokolwiek, nie wiem, godność jakaś ludzka. Czyli co? Zakładam, że było... dzień dobry, ten... Holokaust. Tak, a tak dokładnie było. Tak widziałem właśnie takie fragmenty, nie? Zrabowane mienie. A propos antysemityzmu i tak dalej. Zrabowane mienie, przejawy antysemityzmu. No, właśnie w ten sposób, ja nie wiem, to jest tylko młyn na wodę. Ale tym, którzy tego, są przeciwnikami. Ja widziałem bardzo ciekawy wczoraj post, taki mogę ci pokazać. Nie wiem, czy widziałeś, bo późno było. Kto wrzucił post? Joka z kalibra 44. Joka? No, brat Joka. Nie, słuchajcie, Joka rzeczywiście... Joka chyba mu... Dorzucił. Sfermentowało mu chyba. Sfermentowały mu tak... Ale w koncertach wygląda jak w Hezbollah, nie? Za dużo płynu do spryskiwaczy, zdecydowanie. Jak napiszecie koncertach przez samochód, to wygląda jak Hezbollah. Dobrze, to wydarzenia świat teraz poprosimy w takim wypadku. No. Zmarł najstarszy człowiek na świecie. Wenezuelczyk miał 114 lat. Botswana grozi Niemcom, że wyśle do Niemiec 20 tysięcy słoni. Nie żyje ochroniarz Łukaszenki. Miał zostać otruty podczas spotkania z Putinem. Mobilizacja 2.0 w Rosji. 300 tysięcy żołnierzy szykuje się do ataku. Dobra, ja w ogóle myślałem, że jest Botswana, a nie Botswana. 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 Grozi wysłaniem słoni, czyli można powiedzieć Hannibal Anteportas. Bo to jest Botswana, czyli... Bot zwana. Zwana, tak, to by pasowało. Hannibal Anteportas, czyli Hannibal u bram, kiedy to z Kartaginy przybył ze słoniami swoimi przez Alpy. Olbrzym idzie. No, tak, to jest sprytne nawiązanie do ostatnich dram. No, więc... Bardzo przeżywam. Chcą wysłać 20 tysięcy olbrzymów do tych Niemiec. Co my zaczęliśmy od ataku słoni na Niemcy? Nie wiem, no ktoś musi w końcu. Należy im się. Prezydent Botswany zagroził, że wyśle 20 tysięcy słoni do Berlina. Była to odpowiedź na próbę zakazu importu trofeów myśliwskich do Niemiec. I nie, to jest odpowiedź na legalizację marihuany. Zdecydowanie tak. Po to, że czemu słonie? Jeśli pojaraliście pod bramą brandenburską, to mata teraz 20 tysięcy słoni. Dokładnie tak, nie? Macie teraz za swoje. Mogłecki Masisi uznał, że takie działanie niekorzystne. Jak się nazywa, przepraszam? Mogłecki Masisi. Uznał, że takie działania niekorzystnie wpłyną na życie mieszkańców tego kraju, który jest domem dla około 130 tysięcy słoni. I tutaj jest bardzo łatwo jest usiąść w Berlinie i wyrazić opinię na temat naszych spraw w Botswanie. Płacimy cenę za ochronę tych dzikich zwierząt dla świata. Ceny. Znaczy, to generalnie... jest problem, że w tej Botswanie te słonie to jak dziki u nas, nie? Właśnie chciałem powiedzieć, że my możemy się zamienić na dziki. Ale w ogóle ty, przemyślcie to, jak on... Tak? No to proszę, 20 tysięcy słoni. Nie chcecie słoni importu? Słoni idźcie na Niemcy. Jak on te słonie w ogóle tych Niemiec chce wysłać? Będzie je popędzał i będzie szedł przez całą Afrykę z nimi. Myślisz, źle tam samoloty w tej Botswanie mają? Nie wiem. Flotę mają nie. C2 i te będą kursowały tak, po dwa słonie. No. Jak te słonie mają z Niemiec? 10 tysięcy kursów. Ja bym się nie przejmował w ogóle tymi groźbami. Ja też się nie przejmuję tymi groźbami, natomiast samo to...
ta roszczeniowość jest taka, no ej, słuchajcie, żyjecie na lądzie, na którym były wcześniej słonie, pobudowaliście tam miasta, te słonie no nie mają się gdzie podzieć, to jest tak jak z tymi dzikami, które pojawiają się w miastach, dlatego, bo to były ich tereny, na których po prostu żarły, a pato deweloperka. Właśnie, Jan Śpiewak powinien pojechać do tej Botswany i tam zrobić porządek. Jan Śpiewak do Botswany, niech tam zostanie. I tam zrobić porządek z tymi, niech zostanie z tą pato deweloperką, która tym słoniom nie daje żyć. No. I wróć może... potem na słoniu. O, no tak jak Hannibal, wszystko się zgadza. I może zostanie tam najstarszym człowiekiem na świecie, bo mu się będzie tam dobrze bardzo żyło. Żeby tylko słoniowatości. Ile chciałbyś żyć? Tak mniej więcej. Max, stop. Do którego roku życia? No nie wiem, tak do 80-tki? Do 80-tki, to już niedługo. Wiem, dlatego... szybciej niż później. Później niż dalej, jak to mówią. Otóż zmarł najstarszy człowiek świata. W wieku 114 lat zmarł Wenezuelczyk Juan Vicente Perez Mora. A w przyszłym miesiącu miałby 115. Miałby 115, dokładnie. Został zaraz... to się mówi, nie dociągnął. No trochę tak. A w dzień węgorza? Ja miałem babcię, która... Każdy miał. Prababcie właściwie. Też. Którą, ale pamiętam jak żyła jeszcze. Ja też. No to ona się... dwie pamiętam. To wyobraź sobie, że ona się urodziła w 1899. Kurde, ja nie pamiętam, w którym moja, ale ty chyba też. Ja pamiętam, 1899 i zmarła w 97, czyli miała 96-98 lat. Gdyby jeszcze, mówiąc kolokwialnie, dociągnęła te 3 lata do 2001. To by dostała babciowe. Do 4 lata do 2001. Prababciowe świadczenie. O! Myślę, że mogłaby dostać, ale przede wszystkim... Jeżeli ktoś kończy 100 lat, tak, to dostaje 1000 zł co miesiąc. Co dostaje nową... 2000. Jak ktoś kończy 100 lat, to odblokowuje nową piosenkę. 200 lat, no bo nie można już 100 lat śpiewać. Wtedy masz ten... ona jest na czarno, ta piosenka. To jest Unlock, New Player, New Skin. Nowa skórka. DLC. Nowa skórka, pomarszczona, ale nowa. Tak. No to słuchaj, to babcia, gdyby żyła te 101 lat, czy tam 102, to żyłaby wtedy w trzech wiekach, nie? Bo w 19, 20 i 21. No Wenezuelczyk nie dożył wieku 22. Nie udało się niestety. W każdym razie... Ale było blisko, no. Przyszedł na świat jako 9 z 10 dzieci w rodzinie i już w wieku 5 lat zaczął wraz z ojcem i braćmi pracować przy zbiorach trzciny cukrowej i kawy. To jest... cała tajemnica. No i właśnie, uczciwa praca u bogata. Od 5 roku życia. Urbi et orbi. Módl więc się jeżeli macie dzieci, to przez pierwsze 3 lata dostają babciowe. Tak. Potem jeszcze te 800 plus pewne już. I one jeszcze dostarczają wam dzieciowe. A w 5 roku życia do roboty. Tak. I jeszcze, no to naprawdę to się prymie dzieci. Dokładnie tak. Szczególnie, że gość miał 10 dzieci, więc patrz ile to wiesz, pieniędzy jest. Ile mógł zarobić, ile w ogóle na roli. Dlatego w Wenezueli taka inflacja i te wszystkie rzeczy. Dokładnie. Teraz, bo się rozleniwili. Wcześniej pracowali, dzieciaki pracowały i miałeś z tego super radochę pewnie. To była bardziej zabawa niż praca na pewno. Na tym polu trzciny cukrowej. No, trzciny cukrowej, wiesz, trzcina cukrowa u Pablo Escobara pewno. No, zdecydowanie. No, a potem można umrzeć, tylko że nawet można umrzeć pijąc herbatkę. Herbatkę. Herbatka u tatka. Ale pana po bawarsku, nie po rosyjsku, ja poproszę. Po nowiczowsku. Herbatka u Władka, tak to powinien się nazywać taki cykl. Herbatka u Władka. Ostatnia herbatka. Ostatnia herbatka hrabiego, no właśnie. Barykenta. Tutaj akurat nie. Zmarł ochroniarz Aleksandra Łukaszenki, mężczyzna najprawdopodobniej został otruty podczas styczniowego spotkania białoruskiego dyktatora z Władimirem Putinem w Petersburgu. Może po prostu wziął nie tę filiżankę, którą trzeba było brać. Wiesz, no jak Hitler miał takiego, co sprawdzał, tak. Najpierw wiesz, czy aby no to z Hitlera było, moja prawa, nie, jego lewa, lewa jego mać, nie? O śmierci ochroniarza Łukaszenki informują niezależne białoruskie media, czyli nie można im wierzyć tak na dobrą sprawę. Z ich doniesień wynika, że towarzyszył on białoruskiemu dyktatorowi podczas wizyty w Petersburgu. Podczas podróży ochroniarz źle się poczuł. Został pilnie przetransportowany do Mińska. Tam zdiagnozowano u niego zatrucie talem, podaje kremlewskaja tabakerka. Nawet w dzień węgorza. To bezwonna i pozbawiona smaku trucizna. Te informacje, dobra. Białoruś nie wydała oficjalnego oświadczenia w tej sprawie. Nie jest znana też... Ciekawe dlaczego. Nie wiadomo, być może pokażą, że żyje. Oświadczenie, że herbatkę wypił i... Tak. Okaże się, że żyje. A skoro już jesteśmy przy tym... Ale jak ten już nie ma ochroniarza, to teraz jest łatwym celem.
Zdecydowanie, bo on miał jednego. Jednego miał. On, nie stać go było na więcej. Mi się wydaje, że to jest taki bojowy mężczyzna, ten Łukaszenka, że on w ogóle nie potrzebuje ochroniarzy. On ma, a po co mu ochroniarz, jak ma Stevena Seagala? No, Steven Seagal jest u ruskich. No, ale właśnie nie wiem, czy on może jest ruski. Steven Seagal cały czas u Łukaszenki. Ja herbatki zaparzę. Tak. No, tak by było. No ja, tak jak ci mówiłem, widziałem Stevena Seagala, jak żarł białoruską marchewkę, którą mu podawał Łukaszenka. A jaka to jest białoruska marchewka? Jakaś lepsza? Myślę, że oni twierdzą, że na pewno jest dużo, dużo lepsza, nie? To białoruska. Taka marchewa. No jest taka gigantyczna marchewa, nie? Białoruskie marchewy, białoruskie węgorze. Biały je, no wiadomo co. No. Mobilizacja w Rosji 2.0, w sensie nie w Rosji 2.0, tylko mobilizacja 2.0 w Rosji. Chcą 300 tysięcy dodatkowych żołnierzy, znaczy nie oni chcą oficjalnie, tylko powiedział to Zełenski. Że Rosja będzie mobilizowała dodatkowych 300 tysięcy żołnierzy i będzie się to odbywało 1 czerwca. Na Dzień Dziecka, idealne, nie? Idealne, ale Zełenski to podaje, to wiesz, on może być w paranoi, bo nie wiem, czy kojarzysz Witold Gadowski, taki publicysta prawicowy, konserwatywny. No, kojarzę. Oglądam czasami sobie tak, żeby wiedzieć, co się dzieje. I on lansuje teorię, że Zełenski to tam ma dzień węgorza każdego dnia. To te teorie... No, w takiej paranoi pewno żyje, wiesz. Te teorie dużo osób na Twitterze też, tak? Tych z takich prawicowych, mocno odklejonych. Prawicowa, nie? Teoria, ale... Tylko, że taka prawicowa, wiesz... Nie, nie. Wiadomo, po jakich nie, nie wchodźmy na ten grunt, Maciek, bo nas skanselują. Tak. To wiesz, kto za tym stoi. Ty tam wiesz, kto za tym... Wiesz, no. Kto stąpał po tym. No wiesz. Kamień tu mam z Targówka, wiesz to. Po... Jelenia Góra. To Jasna Góra, oczywiście. Kamień tu przyniosłem z Targówka. Tak. Wiesz, kto po nim stąpał. Kto go gniótł. No. Zresztą to ciekawe, no. To już gdzieś tą teorię tam analizowałem z kimś i... Taka świadomość, że taki paranoik, wiesz, stoi tam na straży wszystkiego, to wiesz. Może wiesz, tak ludzie w tej sytuacji łatwo popełniają błędy. Zdecydowanie. I źle oceniają sytuację, chowając się za zasłoną tam którąś dobę. Za żelazną kurtyną. Tak. Zełenski odniósł się również do mobilizacji na Ukrainie. Powiedział, że też będzie, ale nie mógł powiedzieć niczego na temat dokładnej liczby, którzy zostaną zmobilizowani. Nie potrzeba nam 500 000, tak ogłosił. I podpisał umowę, ustawę obniżającą wiek osób podlegających mobilizacji z 27 do 25 lat. No więc cóż można powiedzieć? No tak będzie. Najprawdopodobniej z tą Rosją mobilizacja, znaczy to twierdzi Zełenski, ale no myślę, że nie jest on daleki od prawdy. Rosjanie gdzieś tam, jak oglądam te właśnie kanały różne, które są geopolityczne, to jest tam dużo o tej ofensywie, która ma gdzieś tam nastąpić i z którą sobie teoretycznie Ukraina ma nie poradzić. Znaczy też pamiętajmy, że w 2022 w lutym też miała sobie nie poradzić z tą trzydniową operacją specjalną. No właśnie. Która niedawno zmieniła status. No właśnie. Dobrze, to teraz proszę państwa, będzie przegląd prasy. Zanim to nastąpi, fragment programu Niepoprawnik, który ma dzisiaj premierę. Panie mecenasie, jakby pan tak popatrzył na praktykę organów w skali od 1 do 10, jakby pan miał ocenić, że tak powiem, surowość czy brutalność, jeżeli mogę tak powiedzieć, tego, co się zdarzyło w domu pana Ziobry, to gdzie by pan mniej więcej tak to postawił? Czy to było ponadstandardowa ostrość, czy to było jednak łagodne przeszukanie? Na jakim poziomie od 1 do 10 by pan to ocenił? No jeżeli 10 to traktujemy jako ostre, no tak. To powiedziałbym, że... Gdzieś pewnie 9. Proszę powiedzieć, jakby pan ocenił takie przeszukania, gdzie są obecne media, gdzie są stosowane, czyli jakaś telewizja, która to nagrywa, gdzie są stosowane środki przymusu bezpośredniego, gdzie się wyważa drzwi taranem i gdzie wchodzą, jak to słyszeliśmy, kominiarze, dlatego że wiadomo, że w środku jest na przykład broń albo coś innego. Gdzie to, bardzo czy często nie zabrakłoby się... panu skali? I nie czeka się, tylko po prostu zabiera się wszystko. No. Na jakim poziomie takie by pan przeszukanie postawił? To byłoby 10? No na pewno 10, ale szanowni państwo, no ja uczestniczę w tych czynnościach i za pana prokuratora generalnego Ziobry i za pana prokuratora Bodnara i wcześniej jeszcze za kilku ministrów i moje zdanie jest w ogóle krytyczne, jeżeli chodzi o te czynności. Nasze, to nie też, zmienia, nasze generalnie to, też, tak, oczywiście. To nie chodzi o pana ministra Ziobrę. Gdyby to dotyczyło Jana Kowalskiego, moja ocena także była identyczna.
Bożeż ty mój! Bożeż ty mój! 36. Wszystko jest 36. Emilia, dzień dobry. Przegląd prasy. Ach, Maćku, czekałam na jakąś taką, na jakieś wprowadzenie. Emilia, epitet. No, ale okej. Epitet. Emilia dzisiaj Emilia, komplement. No wiadomo, że tak. Emilia dzisiaj ubrała się na sportowo, bardzo mocno. 36, czyli to numer? Mój. A, okej. Okay. To się zgadza w sumie. To mój numer. Skoro mam go na koszulce, to jest mój numer. Jest to logiczne, dokładnie. Zdecydowanie. Kto ma pierwszeństwo na drodze? Ładniejszy. O, widzisz. No, wykorzystuję czasem, jak mi się wiedzie, nie tam, gdzie w takim trzeba. Państwie żyjemy, w takim państwie przyszło nam żyć. O, kiedyś panowie, było inaczej. Co tam przegląd mamy? Pracy, no przegląd właśnie. Prasy. O, ja zaczynam od chwili dla ciebie. Powiem wam tak, zwykłam zaczynać od takiej poważnej prasy, ale zobaczyłam was, chwilę posłuchałam i stwierdziłam, wiadomo. Zmienimy trochę. Maciek, to chyba nie był komplement w naszą chyba nie. Ależ był. O, słuchajcie, Rojo napisał. Dzień dobry, Maciek Mordko, pozdrów ode mnie Tedego, miłego dnia. O, dziękuję. Bardzo miło, Patryku. No. Rojo Jądra, co? Co? Jądra mnie swędzą. Nie, to ktoś napisał. Siema, Rojo Jądra mnie swędzą. To ktoś napisał. O, ty się podrap. Zerojo. Pozdro, Patryk. No dobrze, co my tam... Dobrze, panowie. Mamy chwilę dla ciebie. Wii, zaczynamy od chwili. Ale dla mnie czy dla niego? Myślałem, że to dla was, to chwila dla was. Chwila o, ty czekaj, jakaś opowieść będzie o babci. Zaczynamy od romantycznej historii. Byłam jak Julia na balkonie, a historia na balkoniku jest... chyba. Nie, na prawdziwym balkonie. O, zaspoileruję, zobaczcie. Świadczyny w Weronie. Historia jest o tym, że para, młodzieniec i kobieta poznali się na prywatce, zakochali się w sobie, spotykali często, wyjechali do Werony i tam on jej się oświadczył. Gdzieś w Weronie, na balkonie? Dokładnie. Na Werondzie. Chcieli odwzorować scenę z Romea i Julii i nagle młodzieniec oddał komuś telefon, ona nie wiedziała, co się dzieje, a tu po to było, by on mógł się jej oświadczyć. Myślicie, że to jest real foto? Tak, oddał komuś telefon po to, żeby był się wielą stąd. Gdybym się oświadczył gości w takim kapelutku, to bym go pognał. No. Taka to nie jest Fedora? Nie, miłosna. To nie jest Fedora. Fedora jest, jak masz Fedorę, to musisz mówić mem, zawsze uszanowanko. Lady. Typowy turystyczniak. Tak. Uszanowanko mówi także Tosia, czyli piesek, który robi karierę na Instagramie. Jest to taka słodka Tosia. Aż z ciekawości. Ma 20 lat? A nie. 20 ma właścicielka. Okay. Przed przeglądem prasy weszłam aż z ciekawości na tego Instagrama Tosi. No i powiem wam, są tam przesłodkie zdjęcia tego pieska. Fotografowane. Śmiechom nie było końca. Wsiedliśmy na karuzelę śmiechu i już z niej zjeżdżamy. Czekaj, bo chciałem tylko jedną rzecz. Proszę bardzo. Mamy nosa, zobaczyłeś? Chciałem, żebyś... No właśnie, widzisz, zobaczyliśmy to samo. A propos... Jezik, bo dzisiaj, święto? Jak dojrzałeś stamtąd? Tutaj mamy nosa. Możesz to tak pokazać. A propos tego, co mówiliśmy wcześniej. Karma wraca, pamiętajcie. Tropidok. Weź pojechać tę chwilę dla ciebie. Proszę bardzo. Rady dla kobiety 50+, jest, więc... Tak, dokładnie. Specjalnie na ten przegląd. Dobrze. Super Ekspres, lecimy dalej. I Super Ekspres Kaja powalczy o kasę. Między innymi, wiecie, jaka tutaj się rzecz zagrała? Tak, Kaja powalczy ze swoim byłym partnerem w interesach. Czyli? I zaraz wam powiem, byłym nie partnerem, pamiętam. Ale z Bregowiczem? Nie z Rinkerojencem chyba. Nie, ależ się posklejało. Ach, gdzie ta Kaja? O, jest. O, tutaj sobie Kaja zaznaczyłam. Powalczy o pieniądze, a Wieniawa jej pomoże. No i skąd ten... A, bo to jest o kajaksu. Dokładnie. A, że jak ty znasz. O kajaksie, ale się narobiło. Kajaks to jedna z najprężniej działających wytwórni płytowych w Polsce. Założona 20 lat temu właśnie przez Kaję i, o już wiem kogo, Tomka Grewińskiego. Okej. Okay. Znacie pana? Ma tak w nazwisku nie. Gry i, kajak. I win. Kajaks. Kajak Krzysztof. Nie, kajak. Okazuje się, że Tomasz założył dokładnie o tej samej nazwie firmę. I tutaj się ten rozłam taki zrobił. Dokładnie jak łzy. Łzy. Też zespół. Dwa zespoły. Łzy. Kombi. Zły łzy. Kombi. Kombaj. Słabkiego. No, och, jak pięknie. Ty się ze skawy nie śmiej. Nie wolno? Muziomek. No, to myślam się. Ale nie jesteś. Też go poznałem kiedyś. Spoważniam. Mówił, ale ty masz ładne tatuaże. Tak do mnie mówił. Pozdrawiam serdecznie.
Wracamy do bohaterskich psów, ale że dzisiaj mi pieski towarzyszą. Figa ocaliła las! Dokładnie, dzielna suczka w ostatniej chwili zwąchała zagrożenie. To a propos pożar. Tego może zwąchała lisy tam? Zwąchała szczepionki dla lisów. Ściągnęła ze ścieżki panią, aż 800 metrów prowadziła. Nie idźmy tą ścieżką. Proszę pani, tak powiedziała. Powiedziała, tam się pali. No i pobiegła, rzeczywiście był ogień. Pani próbowała zagasić butem, nie udało się, wezwała straż pożarną i ogień został ugaszony, a pies został bohaterem. Czyli przyszła straż pożarna. Figa. No. Wzięła swoje węże. Daj ten superaczka. Tak. Ach, rzesz. I ugasiła się ścieżka. Proszę, tobie. Ugasiła się. I lecimy do... Dalej z poważną prasą. Dalej z poważną prasą, jestem konsekwentna. Lecimy do faktu. Tutaj, bo to... Wydała 15 tysięcy złotych na dwie noce w hotelu. Tak zrobiła. O, liciupie, co się rozstała z Kubańczykiem, to nic a nie też było. Też sobie zaznaczyłam, widzisz? To dla no ciebie. Właśnie, ciupa napisane, i ja nic nie jest było. Ciupa, ona teraz jest z tymi dwoma? Się podobało. Ona jest z dwiema łapami teraz. Ciupa teraz jest singielką, robi sobie piękne zdjęcia, wrzuca do internetu. No, ciekawe, jak ona piękne zdjęcia sama zrobiła. Prawda? Dała komuś telefon. No, wiadomo. Dała komuś telefon. Tak jak ten komuś Romeo. Komuś się oświadczał. A wracając do drogich nocy, to takie właśnie spędziła Izabela Janochowska razem z ukochanym i synkiem na, czekajcie, nie na Seszelach, na Seszelach. Tyle na Seszelach w Wielkanoc trzeba było wydać za dwie noce. 15 hotel, koła. 15 koła. No to sporo. Sporo kasy. Ja pierdolę. Ale też umówmy się, że Janochowska biedna nie jest. Na biedną nie trafiło. Na biednego nie trafiło, dokładnie. Może sobie pozwolić. Dobra, co ja tam jeszcze poznaczyłam? Wiecie co, mam taką klejącą taśmę i... No, o, zobaczcie. O. Poznajecie? No, Rafał Trzaskowski. A czy poznajecie zdjęcie? To jest to samo zdjęcie? To jest identyczne. A wiecie, co jest najlepsze? To jest zdjęcie, które stoi także u nas w redakcji. Czyli nie, pełnowymiarowy. Nie jest to samo, ale chód jest podobny. Iścia. Tak, z tego samego iścia. Bo to jest nadchodzące zdjęcie. Widać, że on dynamiczny. Tak. Dokładnie. Patrz, jakie ma marszczenia na spodniach, jakie mu się porobiły. Ale tak naprawdę iścia. To nie są marszczenia, one są mega opięte, te spodnie. To są żyły, które on tam ma. Ma tak dowalone nogi. Mm-hmm. On nie... he's not skipping the leg day. Ojej. A wiecie, co jest najlepsze? Chodzi po tych schodach. Wchodzę dzisiaj do redakcji i było jeszcze takie przygaszone światło, zanim je sobie zapaliłam. Myślałem, że ktoś stoi. I zaczęłam przeglądać prasę, a tu przy drukarce postać można się bać po prostu Rafała. Mikrozawał. A najpierw zaczął mówić jeszcze. Dzień dobry, panie. Nie idź tą ścieżką. Fajne mam nogi. Zobacz to moje nogi. I tutaj jest rzecz ale, o tym... Ale mam nogi dowalone. prezydent Trzaskowski będzie bronił pomnika, w sensie nie zwolni ochrony spod pomnika tragedii smoleńskiej, ponieważ tam jest policja. No ja wiem, że jest policja, właśnie dla mnie jest to największy debilizm, jaki jest na świecie. I będzie nie? Tam będzie ta policja. Masakra. Nie rozumiem absolutnie tej decyzji. Ach. Za ja to powiem. Nie tylko Trzaskowski chodzi, to ale także... Schody ruchome, powinny po prostu się ruszyć w inne miejsce. Tak, ruszyć i spadać po prostu. Chodzi także ministra Katarzyna Kotula, która... Przepraszam? Ministra. Tak halo. Jest napisane, ja cytuję. Ministra Katarzyna Kotula. Jacula i Kotula. Ministrą do spraw równości, Jacku, jeśli byś nie wiedział. I ona chodzi piechotą zamiast jeździć limuzyną. A do tego weszła nawet po drodze do salonu piękności. Nie. I tutaj są takie przypuszczenia faktu, że może weszła tam, ponieważ spadł podatek od manicure, pedicure z 23% na 8% i sprawdziła zobaczyć, czy ceny rzeczywiście zmalały. A żywność wzrosła. A żywność dokładnie. No i więc teraz trzeba jeść po prostu paznokcie. To się będzie opłacało. Ale widzę Gazetę Polską, omijasz. Nie. Zobaczmy. Jest i Gazeta Polska. Dziś wielkie protesty rolników. Ciąg dalszy. Dziś pod biurami posłów... A, ten wielki protest, tam 7 osób stoi. I senatorów pojawili się rolnicy, aby przypomnieć o niezrealizowanych zobowiązaniach. Wczoraj przez cały dzień trwały strajki okupacyjne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnicy domagali się spotkania z premierem, ale niestety do takiego spotkania nie doszło. I gdzie gdzie będą te protesty, wiadomo? Pewnie pod ministerstwem, tak mi się wydaje. Ale do końca nie wiadomo, ale nie będą one takie wielkie, jak były ostatnimi czasy.
No dobrze, Gazeta Prawna. Gazeta Prawna i tutaj o pigułce, o której już zresztą powiedzieliście. Ja może tylko jeszcze dopowiem, że od 1 maja będzie ona dostępna w ramach usługi farmaceutycznej i będzie ją można zakupić w wybranych aptekach, ale tylko tych, które nawiążą umowę z NFZ. Oczywiście nie będzie ta umowa obowiązkowa, ale taką będzie można podpisać. Czyli będzie klauzula sumienia, będą miały te apteki. Coś w ten deseń. Strasznie nic się w tym fakcie nie wydarza, powiem wam. Ano. I teraz Rzeczpospolita Polska i strona Kadry i Płace. Rzeczpospolita Polska? Jest, nowa. Rzeczpospolita. Ach, tak zobaczcie, mój mózg po prostu już sam sobie dopowiedział. Kadry i Płace. I wyobraźcie sobie, że pracownicy mogą domagać się od pracodawcy tego, by powiedział, ile zarabiają osoby na podobnym stanowisku. O nie. O nie. O nie. Tak, co teraz? Myślę, będą klauzule milczenia bardziej, no gdzie? Dokładnie. Chyba pewnie można coś podpisać, że nie mogą. NDA-kę wstecznie. Poproszono mnie o dynamiczny przegląd prasy, dlatego jak dynamit, jak widzicie, pędzę. Na koniec mam gazetę. I mam pytanie do was. Umiecie robić samolociki? Z papieru? No z takiego nie. Ten papier jest niestety... Ale leciał. To jest niedobry, nieawiacyjny papier. Tak, dokładnie. To wiecie co? Kończę na tym mój przegląd prasy. A, to już... Rozumiem. A, to taki był punch w stronę Gazety Wyborczej. Tak. Chyba chcesz, żeby o tobie napisali. Tak. A Michnik wkurzony teraz siedzi. Bo... Nie! Nie! Zero. I taki będzie kolejny artykuł. Dobrze, Emilia, dziękujemy bardzo. Dziękuję panowie. Teraz krótka przerwa, bardzo krótka, chociaż właściwie nawet nie krótka, bo nawet dłuższa. Petros Psylos, to nie może być krótka przerwa. Tak, ponad 5 minut będzie, więc... 5 minut Petrosa. 5 minut Petrosa. I jeszcze 5 sekund Psylosa. Psylos, a wcale nie Psylos, bo kto inny tutaj psyjdzie. Więc do zobaczenia za chwileczkę. Cześć. Jeśli miałbym wymienić firmę, która najbardziej zyskała na tym ogólnoświatowym szaleństwie na punkcie sztucznej inteligencji, to wymieniłbym NVIDIA, której akcje potroiły swoją wartość w ciągu ostatniego roku, między innymi za sprawą tego, że firma NVIDIA tworzy układy scalone, które mają mnóstwo zastosowań, jeśli chodzi właśnie o sztuczną inteligencję. Jeszcze dodatkowo pokażę wam bardzo interesującą aplikację, z której możecie korzystać w domach, też z firmy NVIDIA. Aplikacja wykorzystuje sztuczną inteligencję. Na ostatniej konferencji poświęconej sztucznej inteligencji NVIDIA przedstawiła rodzinę mega interesujących chipów specjalnie skrojonych właśnie pod obliczenia w AI-u. W ten sposób chcą się stać globalnym dostawcą właśnie takich rozwiązań dla tej branży sztucznej inteligencji. Dyrektor generalny tejże firmy przedstawił m.in. rewolucyjne układy graficzne Blackwell B200, które zostały nazwane na cześć genialnego matematyka Davida Blackwella. Układ składa się w sumie z dwóch kawałków krzemu i ma w sumie 208 miliardów tranzystorów. Pobiera również o 25% mniej energii elektrycznej podczas wykonywania obliczeń niż poprzednia generacja układów scalonych, a ten problem jest mega istotny. Bo według badacza Alexa de Vrieza w 2027 roku sztuczna inteligencja ma pobierać tyle prądu, co cała Holandia. Więc jeżeli nie rozwiążemy tego problemu energetycznego i nie zrobimy bardziej wydajnych układów, na których będzie można tę sztuczną inteligencję uruchamiać, no to pojawi się problem z powiększaniem rozmiaru tych różnych modeli, dokładaniem tej sztucznej inteligencji, bo po prostu prądu nie wystarczy. W planach jest również wydanie konsumenckiej wersji tychże układów graficznych. To ma nastąpić około 2025 roku i dzięki temu nasze komputery zyskają dodatkową moc, będzie można uruchamiać bardziej zaawansowane gry, te gry będą po prostu lepiej działały. Dzisiaj firma skupia się głównie na obsługiwaniu dużych firm. Między innymi po to, aby te firmy mogły wdrażać modele typu GPT-4 przykładowo. I a propos właśnie modeli językowych, szef NVIDIA powiedział, tutaj mam wywiad, że do tej pory uczenie modelu, który ma 1,8 biliona parametrów, wymagało 8000 procesorów graficznych poprzedniej generacji i 15 MW
energii. Dzisiaj z tymi nowymi układami, które właśnie przedstawiali ostatnio na konferencji, będziemy potrzebować tylko 2000 procesorów graficznych, właśnie tych Blackwell i 4 MW prądu, więc jest progres. Tworzenie tego typu układów scalonych sprawi, że takie modele językowe typu ChatGPT będzie można bez problemu uruchamiać lokalnie, nie trzeba będzie łączyć komputera z internetem, gdzie w chmurze taki model sobie pracuje. I faktycznie takie plany są. Zresztą te układy Blackwell są zamawiane przez duże firmy motoryzacyjne, żeby montować te układy w samochodach. I są takie zapowiedzi, że w samochodach będzie czat taki jakby GPT, z którym będzie można sobie gadać i różne parametry w samochodzie zmieniać. Pojawiają się również zapowiedzi, żeby takie układy montować w różnych robotach i żeby te układy obliczenia różnego rodzaju w robotach przeprowadzały, czy tam w komputerach służących do symulacji też działały. Zresztą na konferencji, tak a propos robotów, był pokazany bardzo fajny robot, który nauczył się chodzić i to się uczenie odbywało w trakcie symulacji komputerowej. Później jak się nauczył, to przeniesiono parametry tej sieci, która się nauczyła, do fizycznego robota. I tutaj widzicie, jak to działa, jak to funkcjonuje. Także niesamowite rzeczy się dzieją, tylko to wszystko dotyczy przyszłości. To się pojawi, ale w przyszłości, w naszych rozwiązaniach. A dzisiaj chciałbym jeszcze przedstawić wam bardzo interesującą aplikację, z której możecie korzystać już dzisiaj. I to jest aplikacja firmy Nvidia, służy do komunikacji za pośrednictwem internetu, do prowadzenia transmisji i ma mega ciekawe funkcje. Zobaczcie. Some awesome features like noise removal, which comes in handy when there are noisy interruptions like the construction outside right now. Let's get rid of it. It's perfect for when you want to be heard without yelling over bothersome background noise. Oczywiście mówię o aplikacji Nvidia Broadcast. Tam jest dużo takich funkcji fajnych ze sztuczną inteligencją. Pierwszą jest na przykład usuwanie, mega dobre usuwanie szumów z otoczenia i poprawianie głosu, więc jeżeli pracujesz w warunkach, gdzie jest ogromne echo albo wentylatory w twoim komputerze strasznie hałasują, to przy pomocy tej aplikacji naprawdę wszystko usuniesz i będzie idealny prawie że dźwięk. Ale zdecydowanie ciekawszą funkcją jest funkcja utrzymywania ciągłego kontaktu wzrokowego. Czyli załóżmy, prowadzisz jakąś wideorozmowę czy transmisję na żywo i zerkasz na jakieś notatki. Teraz jakbym ja zerkał na swoje notatki, to byście to widzieli, bo moje oczy tutaj by patrzyły. Tylko przy pomocy tej aplikacji można zrobić, że ja tutaj zerkam, a wy widzicie cały czas, że utrzymuję kontakt wzrokowy z wami. Bo oczy są skierowane tam, a tak naprawdę są tutaj skierowane, tylko sztuczna inteligencja dorabia właśnie taką modyfikację, że cały czas moje oczy w tamtym kierunku patrzą. Także to jest bardzo fajna funkcja. Wyobraźcie sobie spotkanie z szefem, nie przygotowaliście się, musicie czytać to, co wam, nie wiem, ChatGPT wygenerował i sobie tutaj zerkacie, a szef myśli, że cały czas patrzycie w kierunku kamery i w ogóle nie ogarnia tego, że tak naprawdę cały czas czytacie. Kolejne funkcje to takie funkcje, które w innych programach się też pojawiają, czyli automatyczne kadrowanie, możecie się ruszać, tak jak ja, tutaj nadmierna gestykulacja i zmienianie pozycji, a kamera cały czas, a właściwie aplikacja cały czas was kadruje i jesteście idealnie w środku tego kadru, który się wyświetla. I fajną też funkcją jest to, że można usuwać tło i to też wiem, że w innych aplikacjach występuje, tylko ta funkcja w aplikacji Nvidia jest mega dopracowana i nawet gdy jest słabe oświetlenie i nie macie żadnych tam green screenów i tego typu rzeczy, możecie fajnie usunąć tło i podmienić na inne i to działa bardzo dobrze. Aplikacja jest oczywiście do pobrania na stronie firmy Nvidia. Polecam, ja często z tego programu korzystam, mam dużo różnych szkoleń, konferencji online i no to mega pomaga, gdy mam problemy z oświetleniem czy z tym, gdy sąsiad nade mną puszcza zbyt głośno muzykę i dużo jest szumów w tle. Dzięki za dziś i do zobaczenia jutro. Ludzie, dokładnie taki jest tytuł tego segmentu, który macie przed sobą. Z nami jest Angelina Lysak. Dobrze powiedziałem? Lysak, a nie Łysak. Lysak. Tak, bo my mamy tu źle zapisane oczywiście. Nie? Lysak. Lysak. Zapaśniczka, która będzie reprezentowała Polskę, która pochodzi z Ukrainy. Na Igrzyskach Olimpijskich, towarzysz. Tak, to jest dosyć ważne, dosyć istotny... Kluczowa sprawa. Jest to szczegół, bo to Igrzyska Olimpijskie w tym roku, prawda?
W tym roku w Paryżu, prawda? Tak. Czyli wszystko wiemy. Czyli my można powiedzieć, że jesteśmy wręcz sportowcami. Tak. My razem komentatorów sportowych nas wezmą na olimpiadę. Ale moglibyśmy pokomentować właśnie takie igrzyska olimpijskie, prawda? Tak. Pomyślcie o tym, jestem Maciek, my to na paraolimpiadę się nadajemy. Na zdecydowanie tak. Słuchaj, jesteś pierwszą polską zapaśniczką, która zapewniła sobie udział w igrzyskach olimpijskich. Czy to, że jako pierwsza sobie to zapewniłaś, był to dla ciebie oddech ulgi? Czy też wręcz na odwrót spowodowało to, że, nie wiem, zaczęłaś widzieć zawistne spojrzenia kolegów, koleżanek, którzy byli, no, którzy starali byli się o to pierwsi. Samo co ty? Mi się daje, to działa tak obustronnie, no bo tak jest, że z jednej strony ja już mam teraz taki spokój, że już mam bilet na Igrzyska Olimpijskie, a z drugiej strony, że przede mną jest dużo, dużo pracy. Mhm. Jeżeli chodzi o zawiść, no to wiadomo, że każdy sportowiec, to jest marzenie każdego sportowca pojechać na Igrzyska Olimpijskie, dlatego my trenujemy, ale w swoją stronę i od dziewczyn z kadry, to ja słyszałam tylko pozytywne rzeczy, tak naprawdę wszyscy trzymali kciuki i tak mi mówili. A negatywne słyszałaś skąd? Też słyszałam dużo, ale to było o takich nieznawcy sportowych. Mhm. I kto nie zna, ile pracy ja włożyłam w to, kto myśli, że ja po prostu przyszłam, zawalczyłam i tak dalej, ale tak naprawdę nikt nie widzi tą trudną drogę. A ile pracy się wkłada? Tak mniej więcej, w sensie jak wygląda twój dzień, twoja rutyna taka treningowa podczas przygotowywania się do Igrzysk Olimpijskich i czy w tej chwili masz taki bardziej względny luz, czy teraz jest najintensywniej, czy to dopiero nastąpi? Tak, moje przygotowanie już trwa już 16 lat, bo to tak naprawdę to moje pierwsze Igrzysk Olimpijskie. Teraz to ja mam totalnie dużo pracy na macie. Nie ma luzu, bo to nie ma na to czasu. Tak naprawdę zostało nam 113 dni. Do to ile dziennie jest na macie? Kiedy my jesteśmy na zgrupowaniu, to teraz ostatnio w aucie mieliśmy, to były 3 jednostki treningowe. To był rozruch, ale rozruch taki, że walczyliśmy na trawie i 2 treningi, więc... Na trawie, na macie to pasuje do maty, no, w ogóle takiego rapera z Warszawy. Na rozruch. No bo teraz na przykład jesteśmy poza domem. Prawie no, za pół roku to ja nie wiem, w domu będę, nie wiem, 2 miesiące może łącznie i to nie wiadomo, bo mamy dużo zgrupowań i wracam do domu na 2 dni, przypakowuję walizę i znowu wyjeżdżam na zgrupowanie. Dlatego teraz mam idealny okres, żeby robić dużo roboty. Nie, pół życia na walizkach, pół życia na macie. No tak, zdecydowanie. Dobra, ale jak wygląda taki dzień? Zwykle taka, no jeżeli masz dzień mocno treningowy, to jak to wygląda, że wstajesz rano, 5:00, 4:00 i od razu bieganie, trening? No nie wiem, wiesz, jestem ciekaw, jak wygląda trening kogoś, kto trenuje zapasy, bo mieliśmy tutaj jakiś czas temu dziewczynę, która podnosi ciężary, więc wiem, jak jej wygląda trening, a jak twój. Mój wygląda, jeżeli chodzi o zgrupowania, tak jak jestem tam zawsze prawie. Wstaję o 7 rano, rozruch o 7:30, o 8:30 idziemy na śniadania, wracamy na godzinkę prysznic, poleżeć sobie pół godzinki, no i mata na 10:30 gdzieś tak. 2,5 godziny treningu, obiad, 1,5 godzinki przerwy i znowu na matę. Wracamy, kolacja, mamy fizjoterapeuta na kadrze, żeby on troszeczkę naprawił nas, no i do spania. A często zdarzają się kontuzje? Niestety tak. Jakie to są najczęstsze? Jakieś więzadła, wypadanie barków, nie wiem. No dobrze pan powiedział i wypadanie barków też. No, niestety ja miałam już 3 operacje na kolano, ale to była łąkotka. To nie jest tak jak więzadło, to można pół roku nie trenować przerwą. Gdzie? Miałem zerwane, więc też... Też się na macie kulało? Nie dość, że nie trenowałem pół roku przed tym zerwaniem, to jeszcze pół roku później nie trenowałem. Tak, i niestety to duży kontuzyjny sport, ale dzięki Bogu mamy fizjoterapeuta na kadrze. Jeśli ja mam w Warszawie fizjoterapeuta, a Lab Klinik mi bardzo pomaga, doktor i fizjo, że jak ja wracam z zgrupowania, też przychodzę do nich, żeby mi troszeczkę naprawili mnie i znowu mogłam trenować. A jak oceniasz twoje szanse w tych igrzyskach? Myślisz, że coś ugrasz? Tak jak się uśmiecha.
To nie wiem, czy to jest skromność, czy pewność siebie. Ugryzę rękę. Będzie medal. Ugryzę rękę chyba, żeby po prostu... Będzie medal. Ja zrobię wszystko, żeby wrócić z medalem na szyi. No i to jest podejście, dokładnie. To jest podejście, a nie to nie wiem, gdzie ja to mnie... Po co jechać wtedy, tak? Słuchaj, muszę cię zapytać, bo masz zasłonięte uszy, a cały czas staram się tak zobaczyć, czy kobieta, która... Czy kobieta, która uprawia zapasy, czy kobiety mają kalafiory też jak zapaśnicy? Nie widać zbyt. No trochę widać, no dobra, trochę jest. Nie. No ciutkie. Ale mam długie włosy. To jest jakby świadomy wybór, nie? To wiedziałeś, że tak będzie. No na początku nie wiedziałam, że mi będę uszy łamać, ale... Ale potem już było... Ja później, wiedziałam, że tak będzie. Nie wiedziałam, że tak będzie, ale jest jak jest. A mi się to tego warte. No słuchaj. Dobra. Widziałem niejednego zapaśnika z takimi kalafiorami, wiesz, to potem się ocenia chyba staż na macie właśnie, nie? Bo to się nie dobrze... zawsze. Nie? Nie. A czy są tacy, którzy nie mają kalafiorów i po prostu są... Nie mają, ja wiem, że nie ma. Nie, no ty to jest stary. Nie ja, tylko na pewno nie ma... Był taki bardzo fajny film o zapaśnikach, nazywa się Foxcatcher. Nie wiem, czy widziałaś o... Steve Carell tam gra i Mark Ruffalo, między innymi Channing Tatum. To jest film o takiej drużynie zapaśniczej, która jest sponsorowana przez prywatnego gościa w Stanach Zjednoczonych, bo on jest bardzo bogaty i sobie wymarzył, bo w młodości chciał uprawiać zapasy, ale że był bardzo bogaty z bogatego domu, to mu mama zabraniała. I on sobie wymarzył, że on sobie stworzy taką drużynę. I to jest bardzo toksyczna rzecz, bo on ostatecznie zabił tam tego jednego z nich, zastrzelił. Niczego nie sugeruję. Absolutnie, jeżeli chodzi o twoje treningi, okay. O twoich trenerów. Ale dobra, urodziłaś się w Ukrainie, ale masz polskie korzenie, plus też związałaś się z Polakiem i się ożeniłaś, wyszłaś za mąż, przepraszam, no, za Polaka. Kim się czujesz tak na co dzień? Polką czy Ukrainką? Polką. Moje serce jest, wiadomo, tam jest, ja jestem Ukrainką, w sercu tam jest moja rodzina, moja babcia, mój dziadek, ja tam urodziłam się, bardzo kocham Ukrainę, bo z tego zaczęła się moja historia, moje życie, ale teraz ja jestem obywatelką Polski i jestem żołnierzem Wojska Polskiego, mam męża Polaka, jadę na igrzyska pod flagą polską, więc... No właśnie, jedziesz na igrzyska pod polską flagą, to powiedz mi, jak zapatrujesz na to, że na tych samych igrzyskach mogą być sportowcy z Rosji pod neutralną banderą? Ale ja... Nomen banderą. Ja teraz walczyłam z Rosjanką na Mistrzostwach Europy, to było w lutym. Ja tak nie chciałam walczyć, po prostu ja mam do nich inny nastawienie. Ja wychodzę i chcę, no tak... Wyjść i zabić, tak? No, no właśnie, no, dlatego jest... pytam, czy to zwiększa motywację. Wzbudza motywację właśnie. Z Rosjanką wygrałam za 30 sekund. Ona jest starsza ode mnie, no po prostu. A z Białorusinką ja z nią walczyłam. Teraz ona z Tokio, brązowa medalistka z igrzysk. Ja z nią wygrałam na Mistrzostwach Świata za kwalifikację 10-0. Teraz troszeczkę się nie udało, przegrałam. Ale też na równo, ona jeszcze nie ma... Czyli to można na wszelki wypadek mówić ci, że wszystkie twoje przeciwniczki to Rosjanki, to będzie chyba najłatwiej. Dokładnie, ale wiesz, to jest świetna metoda, jak ona już będzie blisko finału i tam Rosjan, no to już dawaj. No to tak naprawdę nie powiem to na słowach, jak to jest w środku siedzi, to inne uczucia. Ja... Po prostu dla mnie to jest niesprawiedliwe, że oni mogą normalnie startować teraz, a niektórzy nie mają nawet sali treningowej, bo rozwalone jest i nie mogą trenować. A jak w ogóle wyglądało trenowanie w Ukrainie? W sensie jeszcze przed tym, co się teraz ostatnimi czasy działo, przed lutym 2022 roku, no bo tam też zaczęła się twoja pasja, nie? Do tego sportu. Czy sale treningowe, infrastruktura tego wszystkiego mocno różni się od tego, co mamy w Polsce? W Polsce mamy dużo cosu. Innych. My mieliśmy tam w Kijowie. W Kijowie jedną taką bazę olimpijską. Okay. Tam trenowaliśmy, zawsze tam siedzieliśmy. A tu my mamy Spała, Bałć, Zakopane. Boże, gdzie my siedzimy? Nie wiem. Nie wiem, my to tacy, wiesz, no, sportowcy z Maćkiem. No. Możemy pojechać do Spały. Bardziej freak fighty, nie? Nie, dużo i różnie się naprawdę. Tak naprawdę warunkami w Polsce jest lepiej. Okay. Po prostu w Ukrainie więcej sparnych partnerów. O, okej. Okay. Więcej osób tak. W ogóle uprawia ten sport. Tak. Okay. Kobiet więcej uprawia tam zapasy niż tutaj? Tak. Ciekawe, z czego to wynika.
Nie wiem. Ja też nie wiem, no. Otworzysz... Jakby nic nie ujmując, ale wydaje mi się, że zapasy taki mało kobiecy sport, nie? Skąd tak. W ogóle zainteresowanie zapasami? Nie wiem, otworzę później w Warszawie swoją szkołę dla dziewczynek. No tak, ale jak trafiłaś? Masz taki jak trafiłaś ten? Do świata pomysł na to? Zapaśniczego? No, po igrzyska bym chciała. Żeby po prostu... no na razie to jest dla mnie moja kariera, mhm. Tak? Ale kiedy skończę, to dlaczego nie? A kiedy się kończy kariera u zapaśniczki? Tak mniej więcej? Ile trzeba nie ma reguły. Nie ma reguły? Nie ma, nie ma. To są takie 50-letnie zapaśniczki? Nie, najstarszy to było 40. 40, no to okay. Wiadomo, że to... No to w sporcie to już jest sporo, nie? To jest bardzo sporo zdrowia. Chęć. Więzadeł. Więzadła całe. Ale kalafiory musiałam być. Brokuły. Już zielone. A co ci pomaga w dopingu? Czy masz... Nie mówię tutaj o dopingu takim... No. Nie mówimy... Później do mnie przyjedzie. Jutro. No Robert Karaś. Żadnego drostanolonu. Co ci pomaga w dopingu? Czy jest coś, co cię motywuje, co powoduje, że też, wiesz, schodzi z ciebie stres przed walkami? Nie schodzi stres. Nie schodzi w ogóle? Nie, jesteś taką zawodniczką, która tak naprawdę... Ja stresuję się przed każdą walką. Nie chodzi, to jest mocna przeciwniczka, czy słaba. Ja wychodzę, jestem nastawiona na każdą na 100%, ale motywuje mnie, to jest mój cel. Ja na każde zawody jadę. Niektórzy mogą pojechać, a fajnie wziąć jakiś medal. Nie, dla mnie po prostu jest cel, złoto, ja chcę i mogę, nie muszę, a chcę. Czyli ja złoto, chcę. Czyli jesteś gold diggerką. Gold diggerką. Złoto najlepiej odebrane ruskim, nie? Tak. A powiedz mi jeszcze, jestem ciekaw diety. Jaka jest, jaką trzeba mieć dietę w zapasach? W zapasach to trzeba... Czemu tak westchnęłaś? No nie bo... trzymasz michy? Nie wiem, czy... Chyba... Nie wiem, czy wiecie, bo my prawie wszyscy zbijają wagę, zapaśnicy, zapaśniki i to nie jest tak, że na przykład 2 miesiące przed do zawodu. To jest 10 dni przed zawodami, 5 kilogramów musi zrobić, okay. No większość tak. I później po prostu to nam wszystko wraca. Wraca te zaraz wagę, po zawodach, tak? Tak, tak. Efekt jojo. Tak. Ale musi być jedzone po tych zawodach, co? No bo na przykład ze swojej strony ja... Nie jem fast foodów, bardzo mam, bardziej mam problemy ze słodkiem. Bardziej buliny. Tak. Chcę z nim pokłócić się z tym słodkiem na zawsze, ale jest jak jest. I no, bardzo ważne nam zdrowo się odżywiać, ja bym tak powiedziała, no, bo to później nam to na treningu na przykład jest łatwiej, mi jest łatwiej, kiedy dobrze się odżywiam, białko, węglowodany, wszystko jest w normie, i, a nie kiedy jestem, nie wiem, przeżarta i wstaję rano, brzuch taki, idę na ten trening, nie mogę się ruszyć. Czy nie macie jakichś takich wyznaczników kalorycznych, że tyle... Na co dzień? No. No nie, to by przecież człowiek by zdrowiał. Dieta olimpijska. Nie, no, bo... to wiadomo, ja miesiąc przed ważnymi startami to tak, a na co dzień no to po prostu normalnie życie jest zdrowe i nie z fast foodów, coś takiego. Dobrze, a kiedy ruszacie do tego Paryża? Kiedy tam już się ładujecie na zgrupowania i tak dalej, do tej wioski olimpijskiej? Kiedy to się wszystko zaczyna? Oficjalnie się nie wiem, kiedy będziemy mieli wyjazd, ale wiem, że ja walczę 8-9 sierpnia dopiero. O, to już okay. Prawie pod koniec. Ale to też będzie tak, że będziesz musiała, bo chyba igrzyska zaczynają się jakoś w lipcu, nie? W lipcu, tak. Czy to znaczy, że musisz przyjechać już tam w lipcu i tam się... Nie, ty po prostu dojeżdżasz... No kiedy Polska kupi bilet? Czy przyjeżdżasz na 8 na przykład? 8, no nie, 7 wieczoru mi rano jazda. Ciekawe, ale dobra. A... Ciekawe, Maciek, jak będą naszych zawodników wysyłać tego Paryżom? Ryanairem, Wizzairem, czy... Samochodem. Samochodem. Ja dojechałem samochodem, więc da się. Da się. I dobra, no i jak wygląda twoja konkurencja, twoje zawody? To jest tak, że jest jakaś tam drabinka, że jest turniejowa drabinka, czy jest tak jak, nie wiem, w lidze grupa jakaś i musisz być z grupy najpierw i tak dalej? To jest tak, na przykład jeżeli chodzi, nie wiem, mistrzostwa świata, tak, to z kraju może pojechać jedna zawodniczka na kategorię, tylko jedna. Okay. I... Kraju to może być 16 dziewczyn, może być 20, po prostu kto będzie zgłoszony z różnych krajów, tak? Z całego świata. Mm-hmm. No i później mamy na przykład jedną 16 i tak mamy jak lista zawodników
i jest losowanie. Mhm. I tak kiedyś było, że mieliśmy same brać karteczki i numerek, a teraz automatycznie, że każdy, na przykład nasz trener z Polski, z, nie wiem, z Niemiec, z Węgrów, to bierze, naciska taką jakby nacisk. No, rozumiem, że jest to bardziej zmechanizowane. I to, tak, i cyferki. Okay. I po prostu co jest bliżej. Na przykład ja mam jedynkę, ktoś ma dziesiątkę. I to my tak pierwsze, drugie i później... O, z dziesiątką jest tam bez flagi. A to tak, dawaj już. No. Ain. Oni się nazywają. Jak? Ain. Ain? Mają na trykucie. All inclusive. No. Bo najczęściej jeżdżą. No, all inclusive w różnych kurortów. Dobrze. Czego ci życzyć? Czy jest coś, czego chcesz, żebyśmy ci życzyli? Poza złotem. Tutaj? Poza złotem? Powodzenia. Powodzenia. No to będziemy życzyć powodzenia. Ty nie dziękuj. A ja dziękuję. Nie można. Można. A ja dziękuję za to. No dobra, okej, słuchaj, skoro masz takie podejście, tak, no to spoko, jak najbardziej. Myślę, że jest słuszne. Popisałem się cały długopisem, zobacz. Swoją drogą tak sobie pomyślałem, tak wiesz, jakiś tam zaginiony kibic przy wiosce olimpijskiej z Polski przypadkiem, bo to zawsze chojraki lekko wypity, tam źle zagada, to drużyna zapaśnicza i człowiek wgnieciony w ziemię, to się można naciąć, nie? Można się naciąć, zdecydowanie. My się nacinać nie będziemy. Nie wygląda na, nie wygląda na dziewczynę na waleczną, taka wiesz, i właśnie skromna. Nie widziałeś mnie w trykocie. No, i kiedy na macie. Nie nas nie widziałaś w trykocie. Nie widziałaś mnie na macie, nie widziałaś mnie w trykocie. No to, kobieta. To brzmi jak piosenka Maty. Nie widziałaś mnie na macie, nie widziałaś mnie w trykocie. Dobrze, dziękujemy ci bardzo. Teraz będzie krótki przerywnik filmowy i będzie to fragment biznesowego Zera, a potem nasz kolejny gość, więc zostanie z nami. Ale ci goście się dzisiaj naprawdę do nas zgłaszają. To prawda. Piękna sprawa. Fura, skóra i komura. Takie hasła nieraz słyszeliście pewnie jako opis przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Z czegoś to wynika? No, moim zdaniem z tego, że gdy pojawiają się w firmie pieniądze pierwsze, niekoniecznie będące pochodną dobrego wyniku finansowego, czasami przepływów, czyli tego, że pieniądze do firmy wpływają szybciej niż je wydajemy, no to zaczynają tego przedsiębiorcę trochę te pieniądze parzyć. To znaczy, no, jest ich więcej niż się być może spodziewał, no i czas na spełnienie jakichś swoich marzeń, a być może realizowanie jakichś takich elementów wyobrażenia o tym, co to znaczy prowadzić firmę. No i ten telefon, dobre ubranie i samochód stają się nieodłącznym elementem wyposażenia, czy nieodzownym takim elementem wyposażenia przedsiębiorcy. Mam takie wrażenie, że samochód jest elementem takim statusowym, to znaczy, no, jego zakup ma doprowadzić do tego, by część osób, które nam gdzieś w życiu towarzyszą, są wokół nas, no, zaczęła myśleć, że nam się nieźle powodzi. Fakty są trochę inne, to znaczy, ktoś może przyjechać drogim samochodem, ale czy to znaczy, że mu się dobrze powodzi? No, na poziomie faktów właśnie wiemy, że ma wysokie koszty, niekoniecznie dużo zarabia. I często pewnie, być może się ze mną zgodzicie, te samochody kupowane przez polskich przedsiębiorców są niewspółmiernie drogie i kosztowne względem dochodów, które oni generują. Przynajmniej takie ja mam swoje spostrzeżenia, że jest tego relatywnie dużo. Technologie, no, tutaj mamy na stole, technologia, to się jak technologia się brakuła. Tak, ale technologia, nanotechnologia. Biotechnologia, nie? To jest biotechnologia, proszę bardzo, można ją spożyć. Później jak wsuniecie w siebie te pyszne kanapki i... Ja osobiście polecam przysmak naczelnika. Smakowiec, nie smakowiec, słuchajcie. Idealny. Idealny pod cenę. W wielu, momentach. Diety od brokuła, na kod 015 macie minus 15%, więc sprawdzajcie sobie te diety i wszystko będzie... Niestety, chciałem powiedzieć niestety, ale niestety. A z nami jest Urszula Klimczak, trenerka CS-a i, uwaga, performance coach. Performance coach? What the fuck? Natus Vincere? Vincere? Vincere, tak. Vincere. Natus, to jest po łacinie. Czyli Navi. Natus Vincere. Navi. Natus Vincere. Dobra, przede wszystkim najważniejsze pytanie. Czy nie gryzłaś się w język w momencie, w którym wrzucałaś post dotyczący tego, że wygraliście? Gryzłam się, bardzo się gryzłam, ale wiesz, to takie były emocje, że nawet tak siedziałam i zastanawiałam się, co napisać, Może mi nie przystoi, może coś. Natomiast
To są niesamowite emocje. To jest Mistrzostwo Świata. To jest coś, o czym każdy sportowiec marzy. To jest coś, o czym każdy e-sportowiec marzy. A jako trener to jest taka chwila, gdzie no, widzisz, że w cudzysłowie swoje dzieci wypuszczasz, że tak powiem, na głębokie wody, tak? Właśnie. Bo ja po prostu dodam, że tam był post na social mediach, w którym było, co tam, we won, mother wiadomo jaki. Cup, nie? Czy tam, tak, Major. Major, no, mm-hmm. Dokładnie. Bo to jest ten w Kopenhadze, prawda? To był. Tak. To jest ten, na który Pasza Biceps przypłynął rowerkiem. Tak. Spotkaliście się? Tak, widzieliśmy się. Też życzył powodzenia przed meczem. Z Jarkiem znamy się od dawna, można powiedzieć. Także, ale podejrzewam, że go zaskoczyłam. Słuchajcie, bo ja jestem tutaj laikiem i bardzo się z tego cieszę w sumie. Pytanie najważniejsze wcale nie jest to, co zadałeś. Najważniejsze pytanie jest... Kim jest performance coach? Nie, jak się w ogóle... Co robi trener w e-sporcie? Znaczy, nasza drużyna ma dwóch trenerów. Jest jeden Nawet trener, dwóch. Który zajmuje się stricte strategiami w grze, tym, jak zawodnicy grają, czyli można powiedzieć... Tak jak w piłce nożnej jest trener, który planuje, że tak powiem, ustawienia i tak dalej. Nie wiem, bo nie oglądałem żadnego meczu w życiu. Natomiast ja zajmuję się stricte głową. Czyli wszystko, co związane... Czyli headshotami. Headshoty robić. Można powiedzieć, że tak. Czyli ogólnie wszystko... Czyli partię ostrzyj w górę. Tak. Tu celuj. Ale to też jest, powiem ci, powiązane, bo w momencie, w którym zawodnik, że tak powiem, doświadcza dużej ilości stresu, no to z tym celowaniem jest problem, więc można powiedzieć, że po części moja praca jest za to też odpowiedzialna. A ty coś takiego aimbot się nazywa. Wiesz co, za to by mogli nas w turnieju lekko wyrzucić. To jest doping po prostu. To jest doping. Tak, zdecydowanie. Tak. Aczkolwiek przed wejściem na scenę każdy zawodnik jest sprawdzany na posiadanie jakiejkolwiek elektroniki przy sobie i tak dalej. Tak jak na lotnisku. A na... Drostanolon? Nie, drostanolon spoko. Nie, poważne pytanie, a na środki jest jakaś kontrola? To znaczy tak... Wiesz, wzmagające koncentrację i tak dalej. Są. Można było plus! To znaczy, wiesz, są zawodnicy, którzy mają różne przypadłości, dysfunkcje, którzy jakby stosują, nie wiem, leki, tak? Natomiast jeśli chodzi o e-sport, było kilka podejść do tego tematu. Temat na poważnie zaczął się z kontrolą antydopingową przed COVID-em, natomiast wiadomo, jak to COVID wszystko wysypał. Temat wraca na tapetę. Czy mieliśmy testy przed tym majorem? Nie, nie mieliśmy. Robert Karaś chyba jeszcze nie zaczął startować. Nie było go jeszcze w CS-ie. Znaczy, może to jest tędy droga. Wiesz, ja sobie zawsze pomyślałem, że te testy dopingowe to mogły wpaść komuś do głowy po tym, jak zobaczył paszę bicepsa, jak napina mięśnie. To wtedy by pasowało. Dobra, ale... A czy jest połączenie między siłą fizyczną, znaczy z pewnością fizyczną, a psychiczną? Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, no to że jednak... Wiesz, to jest wymagające. To znaczy tak, mówimy teraz o tym, żeby ten zawodnik miał dobrą koncentrację i dobrą motywację do pracy. Wiadomo, że sport, światło dzienne, jakby dobra dieta, dobry sen, to wszystko jest wzmocnieniem koncentracji i motywacji. Mówimy też o dużej ilości dopaminy, którą człowiek czerpie ze sportu. Dopamina wzmacnia koncentrację i motywację. Także im więcej urozmaiconych czynności w ciągu dnia, tym lepszy, bardziej wydajny ten zawodnik. Wiesz, to już nie są te czasy, gdzie zawodnik siedzi 16 godzin przy komputerze i ciśnie. Nie? Tak, absolutnie. Nie jest. Wiesz co, takie osoby wbrew pozorom mają strasznie duży problem we sporcie, bo są to osoby zamknięte, są to osoby, które w grach zespołowych się kompletnie nie odnajdują z racji słabej komunikacji, z racji ciężkiego przystosowania się do takiego stylu życia wyjazdowego. Nie oszukujmy się. No gdzie? Poza stacjonarnym komputerem. gdzie? Znaczy wiesz... Nie kłamiąc, od początku roku moja drużyna do końca marca spędziła 70 dni w walizce. No to... Bo macie też bootcampy, nie? Takie, tak. Że jedziecie i po prostu... Do kafejki internetowej. Tak, dokładnie. A jest, słuchajcie, jest na Dworcu Wileńskim dalej ta kafejka. Naprawdę? Ona tam istnieje cały czas na Dworcu Wileńskim. To jest zabytek. I tam są schody ruchome nad tą kafejką i tam jest 8 takich stanowisk i jest gość i 6 zł za godzinę. Naprawdę? Naprawdę. A kto korzysta, widziałeś? Widziałem tam dwie osoby ostatnio, że siedziały. Jakaś starsza pani siedziała i coś tam robiła i ktoś tam jeszcze, nie wiem, coś przepisywał, więc to działa. Pewno wchodziła na YouTube'a Republiki, żeby ten cały instruktor. Ja się wychowałem w takich kafejkach zresztą. Ja też.
Ja pamiętam, pojechałem do Bułgarii w 2001 roku i spędziliśmy, to było tak, że... Spędziliśmy tam 7 lat. Słuchaj, spaliśmy do 14 gdzieś mniej więcej i od godziny 14 potem szliśmy na plażę na chwilę, potem coś zjeść i od godziny 24 do 6 mieliśmy wynajętą kafejkę internetową po to, żeby grać w Counter-Strike'a. No i pięknie. No i bez trenera. Graliśmy dwóch na dwóch. Bez trenera? Bez trenera byliśmy wtedy, sami się trenowaliśmy, mieliśmy też doping lekki, tak? Ale inny trochę. Bułgarski doping. Procentowy. Bułgarski doping. Na bułgarskim dopingu. Siedzieliśmy tak 6 godzin po prostu, zamiast pójść na jakąś imprezę, znaczy też poszli, zdarzało nam się pójść, ale generalnie to był nasz najmilej spędzony czas, a jeszcze jak rok wcześniej byliśmy, to jeszcze nie było CS-a wtedy, nie było Counter-Strike'a, tylko był, Boże, mod do Half-Life'a, który po prostu był w świecie Half-Life'a takim multiplayerem. Tak, hunting graliście i tyle. Ja jeszcze jestem, nie wiem, podejrzewam trochę jeszcze bardziej, bo ja jeszcze grałam, pamiętam w dawnych czasach, na samym początku, w RTCW, nie wiem, czy kojarzysz. Nie. A to, był, to jest zabytek. To... Ja nie byłem nigdy takim PC-ciarzem. Ja PC-ta dopiero w 98 gdzieś miałem. Dopiero w 98? No bo wcześniej PlayStation miałem, byłem konsolowcem. Ja miałem w 90. No nie, w 98 też już. No to widzisz. No to, i wtedy... Ale to mój pierwszy komputer był w ogóle. I właśnie w PC-ta kupiłem z tego powodu, bo bardzo mi zależało na tych grach FPP, które się pojawiły. Wtedy się pojawił Scene, taka gra była. Był Half-Life, chwilkę później się pojawił, w 99. Był Soldier of Fortune, Kingpin. No było mnóstwo tego. No Quake, wiadomo, tak. Quake 2 byłem w klanie w Quake. A, no, widzisz. W klanie byłeś? Tak. No ty jesteś Maciek z klanu. Maciek z klanu, to już ustaliliśmy na samym początku, że Maciek z klanu. No. Tak. Dobrze, ale powiedz mi, jak u ciebie się zaczęło w ogóle miłość do CS-a, miłość do e-sportu, miłość do FPP, strzelanek i tak dalej? Wiesz co, ja jestem siostrą informatyka, więc można powiedzieć, że komputery od zawsze były gdzieś ze mną. Czy miłość do strzelanek? Nie wiem. E-sport się zaczął, ja bardzo lubię nowinki, lubię technologię i z moim partnerem zawsze śledziliśmy wszystkie takie fajne rzeczy, które się działy i pamiętam jak 10 lat temu, to było League of Legends, nie CS, pojawiły się pierwsze mistrzostwa świata w LoL'a. Tak? I tak. Oglądaliśmy i stwierdziliśmy, że o kurczę, fajny temat się zaczyna. No i zaczęliśmy tak, można powiedzieć, systematycznie oglądać te wszystkie rozgrywki. No i pojawiła się polska drużyna. Ja oglądając, pracując wszyscy wówczas... Wszyscy jesteśmy polską drużyną. Tak, pracując wówczas w korporacji... A nie grał tam Tadek Zieliński? Nie, nie, nie. Nie, nie. To była drużyna, gdzie grał Jankos. Okej, tak, kojarzę, tak. I to był ten moment, gdzie ja oglądając, pracując wówczas w korporacji, rozwijając, jakby w korporacji pracowałam jako menadżer, który zajmował się też zespołami, które musiały dużą wydajność, że tak powiem, pokazać swoją w trakcie pracy. Więc ja zawsze, zobacz, nie mają pracy zespołowej, zobacz, nie mają tego, słaba komunikacja, oni są źli na tą grę i w ogóle. I mój partner po prostu mówi, a dlaczego ty mi to mówisz? Im to powiedz. No i tak to się zaczęło. Spotkaliśmy się na Poznań Game Arena i można powiedzieć, dostałam taki pierwszy swój angaż charytatywny, bardziej na zasadzie pomocy. Wolontariat. A że przyniosło to super efekty, no to poszedł efekt kuli śnieżnej i tak naprawdę już jestem 11 rok w e-sporcie, także... Czy dla wielu ludzi widok kobiety, trenerki jest czymś zaskakującym w tym e-sporcie? Mówię o tych, z którymi się tam spotykasz. Wiesz co, już nie, natomiast początki nie były łatwe, to fakt. Zwłaszcza jeżeli pamiętam swoje pierwsze warsztaty z zespołem, swoje pierwsze spotkanie, gdy stanęłam przed zespołem i zaczęłam im opowiadać właśnie, w czym im pomogę i tak widziałam, że patrzą się na mnie, próbowali mnie też łapać pod włos na zasadzie różnego rodzaju słownictwa z gry, tak żeby sprawdzić, czy ja w ogóle ogarniam temat. No na szczęście dostali headshot z powrotem i się zdziwili lekko, że faktycznie coś ogarniam. Natomiast to był ten moment chyba, gdzie pierwszy raz jakby poczułam, że może to, że jestem kobietą, ma znaczenie. Natomiast w późniejszym okresie absolutnie nie. Jest bardziej, liczy się to, co masz do pokazania, jaką masz wiedzę, co potrafisz zrobić z tymi ludźmi, jak potrafisz ich zainspirować, niż to, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. A czy sama byś potrafiła kilka headshotów załadować swoim zawodnikom? Wiesz co, ja gram. No, dlatego pytam. Tak, myślę, że tak. Znaczy może nie im, bo oni są faktycznie na niesamowitym poziomie. Natomiast sama lubię gdzieś, jeżeli mam czas, odpalić... Kogoś.
Tak. I czasami troszkę się pobawić, tak. Tylko że ja z ciekawostek nie gram w CS-a, ja gram w Valoranta. Valorant? Tak. No proszę. Tak. Też mam przyjemność pracować ze składem na Valoranta Navi, także to też jest, że tak powiem, powiązane bezpośrednio z tym, co robię. Nigdy nie grałem w Valoranta. A szkoda. Nigdy nie grałem. Jest grałem, łatwiejszy. W tego Overwatcha. Overwatcha. Mhm. Overwatch był w 2015, był taki boom na tego, czy 16? Grali. Tak, 2016 maj, wtedy była premiera Overwatcha i był taki boom, ale wydaje mi się, że on gdzieś zaniknął w tych dziejach. Chyba turniejowo zaniknął mocno. No bo zawsze turniejowo to był StarCraft, tak, oczywiście, do tej pory. Dwójeczka, to był CS, to był LOL, ale była też Dota 2. Jest, nie? Dota się dobrze trzyma, pojawił się też, znaczy jest też Fortnite, też są turnieje. Turniejowy jest Fortnite, tak? Tak, tak, tak. Tym się w ogóle nie interesowałem. Też mamy też bardzo fajnych zawodników polskich, którzy biorą udział, też mam przyjemność pracować z jednym z nich, także dzieje się. Ale CS jest chyba taki... Najbardziej, nie wiem, royal, tak mam takie wrażenie, taki najbardziej królewski. Nie? Jest przede wszystkim najstarszy i jest... może tak, w CS-a gra zupełnie... Odbiorcy CS-a to jest inna grupa wiekowa niż odbiorcy LOL-a czy innych gier. Jasne. To są odbiorcy CS-a to jest nasza grupa wiekowa, powiedzmy. Ja to gram w Kirby'ego, to mnie nie pytacie. tylko słucham o Kirby jest super. Znam, Kirby jest genialny, oczywiście. A w Kirby'ego też są Mistrzostwa Świata? Chyba nie. Można pół bańki do... To bym musiała syna zapytać. Co, trenujesz od Kirby'ego? Na pewno coś na Switchu jest. No, Kirby... to pasuje akurat, nie? Na dzień węgorza i tak dalej. Ten to lubi wciągać. Różowa kulka wciąga wszystko. dobra, a kto jest najlepszy na świecie w tej chwili w CS-a? Navi. Wygrali. Ja wiem, ale drużynowo. A kto jest takim najlepszym graczem? Wiesz co? Wiem, że jest taki chłopak jakiś, który ma chyba z 17 lat. Nie pamiętam, w której on jest drużynie. Dąg, tak? Chodzi o Team Spirit. Dąg. Wiesz co? Nie wiem, czy bym powiedziała, że jest najlepszy na świecie. Na pewno ma fajne umiejętności w grze, natomiast jest to młody człowiek i nie jesteśmy w stanie jeszcze ocenić jego umiejętności radzenia sobie ze stresem. On jest tak naprawdę kilka miesięcy, kiedy on się pojawił, przed IEM-em jakoś, tak? Tak. Ciężko jest odkreślić kogoś, kto się tyle co pojawił i powiedzieć, że to będzie wschodząca gwiazda. Tak naprawdę on jest teraz w najtrudniejszym momencie swojej kariery, bo... Spotkał się z pierwszą porażką, gdzie na Team Spirit była bardzo duża presja, żeby wygrali tego Majora. Zostali pokonani po drodze, więc zobaczymy, jak ten młody człowiek po tej porażce wróci do gry. Bo to, że skillowo jest niesamowity, bez dwóch zdań. Natomiast liczy się jednak w tym sporcie też głowa. I jeżeli mówimy o największych zawodnikach, no to oni są oceniani właśnie z tym, jak sobie radzą w tych takich sytuacjach, gdzie ta presja ma największe znaczenie. On też jest chyba Rosjaninem, nie? Tak, tego co wiem, tak. I tam ta drużyna składa się z 4 Rosjan i 1 Ukraińca, prawda? Chyba tak. Tak, tak mi się wydaje. Mhm. Czy są w CS-ie widoczne podziały i jakieś właśnie niesnaski z tym związane? Mieliśmy problem. Z tego co wiem, Team Spirit dostało jakąś karę za jakieś takie hasła niekoniecznie fajne, bo my graliśmy z nimi podczas IEM-u. Mhm. Dostali jakieś upomnienie, jakąś chyba karę czy grzywnę, nie pamiętam. Natomiast wiesz co, w momencie, w którym siedzimy razem jako organizacja, w momencie, w którym obserwujemy wszystkich, wiesz, a sport to jest tak jak sport. Nie można mówić, że te podziały są bardzo widoczne. Są, ale się znamy i jakby wszyscy razem gdzieś jesteśmy zazwyczaj w jednym hotelu, mamy gdzieś koło sobie siebie salki treningowe, więc w pewnym momencie to zawsze jest tak, że drużyna, z którą wygrasz, zaczyna kibicować drużynie, z którą wygrała. Więc nawet jeśli takie rzeczy się zdarzają, to gdzieś potem staramy się nie promować tych podziałów, mimo że one są i zawodnicy faktem czują czasami taki dyskomfort przebywania z Rosjaninami. Jasne. w trakcie kurde, turnieju. Świat byłby piękny, gdyby oni wszystko w tym CS-ie zaczęli. Prawda? Tak. Prawda? Tak. Zdecydowanie. A jak w tym wszystkim sprawują się Polacy? Bo no ja pamiętam sukcesy Polaków, Virtusów z 2014 roku. Mhm. Potem troszeczkę tam gdzieś ucichło. No, część z nich została właśnie trenerami, czy tam TAS, czy tam Neo i tak dalej. A czy mamy jakiś polski graczy, czy też polskie stricte zespoły, które sobie świetnie radzą? Znaczy, pierwsza myśl to jest Nine, tak? Mhm. Mamy też Ents, który jest
prawie cały polski, tam jest 4 Polaków, 1 Duńczyk, więc jest ten talent i jakby widać tych Polaków. Natomiast myślę, że brakuje młodszego pokolenia, które wchodzi w CSA, dlatego że brakuje trochę pokory tym młodym ludziom. I często jest tak, że w momencie, w którym młody zawodnik, nie wiem, w wieku 19-20 lat dostaje pierwszy, powiedzmy, polski kontrakt, to przestaje mieć to parcie na szkło, zaczyna trochę zwalniać na zasadzie, dobra, mam organizację, ktoś mi płaci, zarabiam, jest fajnie. Natomiast nie ma tego, co było dawniej przy Virtus Pro, ten głód, tak? To jest pierwszy krok, chcę następny, chcę kolejny. No tak, to była nowość jakaś taka, tak. Wiesz, na rynku, że osiągamy nagle sukcesy, chociaż Virtus Pro nie było polską. Nie było, nie było, nie było. Ale powiem ci, brakuje tego głodu i wśród zawodników i ja myślę, że często dostaję takie pytanie na twarz, czemu ten polski CS tak kuleje? On nie kuleje, tylko po prostu nie ma kto tym młodym osobom jakby pokazać kierunku, że ta pierwsza organizacja, którą masz, to nie jest koniec swojej kariery, jest dopiero pierwszy. Dlatego Donald Tusk zapowiedział, że w przyszłego roku CS-owe będzie. Każdy, który gra w CS-a, dostaje swój komputer. Tak, komputer, nie komputer, każdy dostaje tak. W ogóle i jeszcze CS-owe. Tak, nie, wgrany będzie po prostu laptop, teraz będzie z wgranym tak, CS-em i strzelasz tylko do ruskich oczywiście. Dobrze, to dziękujemy bardzo. Dziękuję. Za wielu sukcesów. Oj tak, oj zdecydowanie. Oby oj, zatem duma dla nas wszystkich. Byle nie duma, wiadomo jaka. Nie, wiadomo, tą dumę należy ten, ale CS-ować, ale te pół bańki dolarów mi się jeszcze w tym podoba. Tak. No tak, to jest tak. 500 tysięcy, to tutaj trzeba zaznaczyć. Dobrze wyjaśnimy, że... Że trzeba tutaj zaznaczyć, że takie pieniądze można dostać po wygraniu. No na zawodników także. No ale ile jest tych zawodników? 5. 5. Plus trener. Jezus Maria. No? Po 100 tysięcy papiera? To nawet lepiej niż we Freak Fightach. Dobre to CS-o niektórych. Wydają. Dobrze. I nie boli. Dziękujemy bardzo. W Freak Fightach? No, że lepiej nawet. A co? Uruchomiłeś się? Nie, po prostu pomyślałem o naszym gościu, który już czeka. Aha, tak, właśnie. Teraz będzie fragment Zero Ściemy, a zaraz potem gość, o którym już wspominaliśmy, czyli Filipek. Filipek. Teraz wyobraźcie sobie tak, jeśli faktycznie byłoby, sytuacja byłaby taka, że żyjemy na płaskim dysku i dookoła nas jest serio ściana z lodu. I po prostu jest jak w grze o tron, tam stoją jacyś ludzie i nikt tam nikogo nie wpuszcza, żebyśmy się, wiecie, nie spierniczyli z tego dysku. No to moje pytanie byłoby takie, idąc właśnie brzytwą Ockhama. Jak to by się miało utrzymać? Jak to by miało się trzymać tej przysłowiowej kupy? No co? Czy znaczy, że wszyscy inżynierowie, ludzie, którzy, wiecie, robią systemy satelitarne, latają w kosmos, wojsko, wszyscy, to jest jakieś miliardy ludzi, musiałyby się, wiecie, dogadać ze sobą i trzymać tą tajemnicę bardzo ściśle. No przecież ktoś by w końcu sypnął. Nie ma takiej opcji. Ktoś by po prostu się wygadał. Więc bardziej chyba prawdopodobna jest ta opcja, że jednak po prostu Ziemia jest kulista i nie ma żadnego płaskiego dysku słoni trzymających nas od spodu, czy tam jakichś innych żółwi. Po prostu. Kultura pełną gębą, bo jest z nami Filipek. No bardzo kulturalny człowiek jest. No pewnie, że jest, no. Dlatego właśnie mówię, że jest bardzo kulturalny. Pokazuje, że można być kulturalnym człowiekiem w świecie Freak Fightu. Dokładnie, odmówił nawet wypicia z dzbana bezpośrednio, tylko poprosił o kubek. Mówi, no. O nie, ja z dzbana nie piję. Z banami nie piję, chciałem powiedzieć. Z banami nie piję. Tak, więc co u ciebie słychać, powiedz mi? No jak się czujesz przed dzisiejszymi popkillerami? Zastanawiam się, czy to przekaz podprogowy, że zostałem zaproszony tu przez Emateja, jeżeli chodzi o, wiesz, o ten wybór freestylowca, który koniec końców wygra. Czy może to jest taka nagroda pocieszenia, że wiesz, że nie wygrałeś? No dobra, on chociaż, nie wygrał, to niech chociaż, przyjdzie się pokazać, popierdoli. Nie, Ematej go zaprosił? No. A, i prośba, żebyś jednak nie przeklinał troszeczkę tutaj, bo to program śniadaniowy... Aha, to poranek jest freestyle. Aha, to jest kulturalna może nie zauważyłeś, to nie ale... Przykład, no, jakby to nie konferencja! Dokładnie, ja już się przyzwyczaiłem do tych, wiesz, konf. Nie, no jakby spoko, robię muzykę, czekam na jakąś walkę, no i dzisiaj będą te freestyle. No bo... Dzisiaj walka jakoś wieczorem, myślisz, będzie? No dzisiaj z Edziem coś tam ponawijam sobie na scenie. Z Edzią rap? Z Edzią rap. Będzie z Edziem batelka, wszystko? Tak, będą szybkie... Edzie jest dobry zawodnik. Gdzie
Gdzie to Edzio był ostatnio? W Wietnamie czy w... Na Filipinach. Na Filipinach. Tak. Oglądałeś content? Widziałem freestyle, przepraszam, rapy dotyczące Fate. Tak się nazywa ta osoba, z którą on się tam spotykał. Coś było takiego. Jezus Maria, o to powiedzcie, tak, chłopaki, no, Edzio miał jakiś tam publiczny ship, tak? Tak, z jakąś Filipinką. Tak. I mówił, no słuchajcie, pytacie się mnie, dlaczego tylko z nią tydzień byłem, no bo byłem tydzień tylko tam. I... Ale on to wszystko we freestyle'u mówił. Wszystko, nie, no wszystko rapował tam. Oczywiście, no artysta, nie? Nie, no wiem, bo ja miałem okazję z nim na Fejmie się widzieć i poznać w ogóle i freestyle'owa mi tam trzy rzucone hasła. Jechał jak zły. No nie, no on w tym się stał takim wręcz taką maszyną, takim generatorem. Rzucasz mu trzy słowa i dokładnie. Wiesz, on ciśnie. No. Dokładnie. Chodzi o freestyle generator. No to podobnie jak wujek samozłomował. To prawda. Ale my na przykład poznaliśmy się, gdzie to było? To był 2019. W Giżycku cię poznałem. Giżycko, tak, no. Na Mazurach. I tam właśnie też Edzio był i ty wyprowadziliście wtedy tę scenę, nie? Tak. I był też wujek samozło, który wziął udział w bitwie freestyle'owej. Znaczy, w ogóle wujek bardzo często jeździł na festiwale. On i na przykład, bierze... Na przykład wujek, często rozmawiałem z nim przed jakimś festiwalem, bo na przykład był festiwal i były preeliminacje podczas pierwszego dnia festiwalu. No i tam czwórka, która przeszła do półfinału, który był następnego dnia, dostawała hotel od organizatora, no. Nie? I na przykład... Nie, no i na przykład mówiłem do wujka, wujek, a ty gdzie śpisz dzisiaj? A wujek mówi, no nie wiem, no zobaczę. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Powiem więcej, kiedyś byłem na bitwie w Płocku i tam coś tam wujek walczył tam w ćwierćfinale i leciał, że coś czyli tam... Czyli wujek walczył o dach nad głową, można powiedzieć. No tak. I ziomek coś tam, i wujek coś tam nawijał, że ja tu będę też za 5 lat, za 10 i ktoś tam nawijał, że za 5 lat pojadę, no nie mogę przeklinać, więc nie powiem tego pierwszego rymu. Jasne. Ale sentencja była taka, że coś tam durne, że za rok to ty wujek już umrzesz. I pamiętam, że był taki mega hałas na cały płac. No i wujek tak. Nie dostał. Dobra, wspomniałeś o tym wujku, to już pójdźmy sentencja, tą drogą sentencja. Ale żeby nie było, jakby wiem. Jaka jest pozycja wujka samozło w świecie freestylu? Bo my a i wiedziałem, że miał to nie, no bo. Ale nie, znaczy, ja wam powiem. Powiem ci, dlaczego pytam, no. Nie? Bo jakby wiesz, nie. Umówmy się, nie jestem obserwatorem bacznym sceny freestyle'owej. Jestem pełen podziwu dla gości, którzy to robią sportowo i ten freestyle sportowy rozróżniam. Tak, jest dobry. Natomiast sorry, mordo, ale jak ja widzę, że wujek samozło startuje w jakichś zawodach i on jakieś miejsce zajmuje. I znam jego freestyle z Facebooka, to jest, to jakby, wiesz, to się nie klei dla mnie. No, rozumiem, ale wujek nie zajmuje miejsc, ale... No jak to nie, jak widziałem, że jakieś miejsce zajął. Hotele zajmuje przede wszystkim, no miejsce w hotelach. Albo to świadczy o poziomie zawodów, albo... Ale no, to może też wybiera takie bitwy, nie? Jakby, a, nie, dobra. No, wiesz, okay, dużo bitew. Ja nie deprecjonuję wujka, ale... A ja deprecjonuję właśnie. Okej, no słuchaj... Nie, ja, no, ja, dobra, słuchaj, ja mam że na Facebooku. To jest przede wszystkim weteran bitwy płockiej. Freestyle z Joey'm oglądam, no to mordo. No to, słuchaj, to jest weteran bitwy płockiej. Na twoich plecach się no wybił. Właśnie, nie, to, ale na moich, ale nie wskakiwał na moje plecy. Nie? To nie na moje plecy. A to czyje to były? Wtedy? Nie, to CNF wskakiwał. Nie, on wskakiwał, ale nie na mnie przecież, no. Wydaje mi się, że na ciebie. No, gdzie na mnie on wskakiwał? Nie, ale wskakiwał, że wiesz, że tak się cieszy, tak? Że tak, no i coś takiego. Wydaje, że on na kogoś że był, nie, ale tam był PZ, on podchodził do PZ-a od tyłu i udawał ruchy kopulacyjne. Spłukowania, tak zwane. Ale wujek był wtedy z tobą w drużynie w tym Płocku? On, no oczywiście. To był mój, wiesz, w Gibbon składzie. No okej, rozumiem. Cenę, wujek, TD i kto tam jeszcze był? I reszta świata. No, i reszta świata. No pozycja wujka we freestylu jest taka, że po prostu przychodzi na bitwę, wszyscy go lubią, jointa spali. I czasem naprawdę na przestrzeni tak 5 czy 6 lat udawało mu się wygrać jakąś walkę. Nigdy bitwy, ale ja taką... właśnie zauważyłem taką rzecz, bo kurde, sobie to naprawdę mu się to pokazuje i jestem pełen podziwu. Zresztą podsyłamy sobie z kolegami różne te wystąpienia takie freestyle'owe i u niego jest taka akcja, że tam jest jakby... Dwie linijki się rymują i następną się nie rymuje. Znaczy, co dwie linijki się rymują? To jest biały, to się nazywa. Są dwa rymy zawsze, nie? Okej. Okay. I zmiana. Nie ma jakiejś tej kontynuacji, wiesz, stylowej, tam coś się... Jak... No, może stara szkoła, dokładnie. Stara szkoła. No, słuchaj, ja dzisiaj... Dlatego ja rzuciłem freestyle, bo wiesz. Słuchajcie, ja w popkillery wrzuciły, jakie jest największe lanie w historii freestylu, czy tam jaka jest najlepsza bitwa w historii freestylu. No, no i klasycznie na pierwszym miejscu właśnie... Wszyscy dalej no, po 25 latach. No totalnie no, widzisz, a nawet mnie nie zaprosili. Ja to oglądałem całkiem niedawno, nie? Właśnie ten Płock super. Ale widzisz, na przykład ja
ja się w ogóle z freestylem spotkałem dwa razy w swoim życiu. A tak, ja na przykład uważam, że w Płocku umiał freestylować tylko wtedy. No, zdecydowanie tak było. No. Ja nawet tego nie pamiętam. Więc to była jednoosobowa bitwa. Tyle lat w ogóle nie interesowałem się. Ja to całkiem niedawno oglądałem. Natomiast pierwszą bitwą, którą widziałem tak na swoje oczy, to był... Znaczy nie bitwa, to był OSR rapujący w Spodku na ostatnim koncercie Paktofoniki. No. I wtedy to było dla mnie takie... Ale na ostatnim koncercie Paktofoniki tamtym? Czy... Tamtym. Tym z Magikiem? Nie, no bez Magika. W 2003 roku, czyli już po śmierci Magika. I to był ostatni koncert Paktofoniki i to było dla mnie... Jego nie, no to... Paktofoniki, jak w tym roku z 5 będzie. Dokładnie tak. Co ty gadasz, dokładnie tak. I sobie myślę, nie no, on to musiał napisać sobie, nie? Po czym? W 2005 byłem w piwnicy pod Harendą i tam była jakaś... Jezu, ty jesteś stary. Jestem strasznie stary. I tam byłem... Nie, on jest młody, ja jestem stary. I tam scenę byłem w bramie jakiejś. Byłem scenę w bramie, tak. I potem poszliśmy stamtąd i spotkaliśmy takiego gościa, Filip Rudanacja. No. Nie wiem, czy kojarzysz Filipa. Znam bardzo, no jasne. Dobrze. No to Filip przyszedł do mnie i zaczął mi freestylować o tym, co ja robię, bo on wiedział, że ja pracuję w MTV wtedy. I zaczął mi nawijać te wszystkie rzeczy. I sobie myślę... Ty musiałeś to przygotować, musiałeś wiedzieć, że ja tu przyjdę, nie? To jest niemożliwe, nie? To było dla mnie takie bardzo zaskakujące. A potem sam zacząłeś freestylować. No właśnie byłeś nigdy. Byłeś kiedyś na bitwie jako zawodnik? Nie, ale wiesz, gdzie byłem? Byłem kiedyś w Bielsku Białej i Bober mi powiedział, chodź, słuchaj, przyjdę. A, na salce. Taką, na salkę, taką imprezę, na salce, nie? Treningowej freestylowców. I tam, tak, i tam był Pueblos, tam był Joycock. Tam byli... Są takie salki, naprawdę. Tak, ludzie się przygotowują do tego. Ale to było niesamowite doznanie, po prostu. To była fantastyczna rzecz. To czułem, że tam się kuje hip-hop, nie? No. Taki prawdziwy. Jak to się kuje? Natomiast do czego... Kto się kuje tam, mordo? Kuje to w oczy, stary. Normalnych ludzi. Nie, oni tam się tą szczepionką... A badania na doping jakieś robią przed tymi freestylami? Nie. No, szkoda, czasem można tylko w Masteron wyjść. Ale dobra, słuchajcie, bo mówimy o popkillerach. Dzisiaj są popkillery i jest... A właśnie ty będziesz, czy nie? Chłopie, dostałem wczoraj zaproszenie na Facebooku od Hirka Wrony. To chyba się nie liczy, nie? Okay. Liczy się. Nie, nie, no umówmy się. Ja wam powiem szczerze, bo myślałem, że mnie ktoś zapytał o to kiedyś. Ja w 2019 roku płytą Carmageddon wycofałem się z udziału w hip-hopie, ponieważ zdysowałem tyle osób, nikt mi nie odpowiedział. Uznałem, że nikt się nie chce bawić w tę grę. To jest raz. Dwa. 28 lat robię hip-hop. Jakby miałbym dostać jakąś nagrodę za coś, to już no, robisz 28 lat, a jest 25-lecie freestyle'ów. Poza tym jakby nie kumam... Jesteś starszy niż polski freestyle. Nie kleje mi się nazwa popkiller z nominowanymi w różnych kategoriach. Tam za dużo tego popu jest już dawno. Więc a ja jestem poza tą kulturą. Jest polska po prostu odpowiedź na Grammy? Słuchaj, no jak to jest polska odpowiedź na Grammy, to ja pamiętam taką transmisję tego z Teatru Capitol, była taka... Jakby były transmisje, to bym bardzo nie oglądał, bo jak występowała no tam wdowa też. I tam siedzieli ci na tych krzesełkach, to było bardzo zabawne to było. Tak, jedną w ogóle transmisję prowadził Stanowski, nie, no, żeby było śmiesznie. No to też, tak, tak było. Wiroj był. Generalnie jestem poza tą kulturą, więc nie jestem godny brania w tym udziału. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo. Nie. Powiedz trzy słowa. Nie. Gdzie tam? Nie. Ale dobra, wracając do tego. Na to mnie nie namówisz. Słuchaj. Za mało jestem hip-hopowy. Nie, spokojnie. Był u nas niedawno, a propos tego 25-lecia, był u nas niedawno Muflon, u mnie tam w Zero Kultury i... Zapytaliśmy się go, kto jest takim właśnie najlepszym freestylowcem w Polsce. No to on oczywiście powiedział, że Tetris, że musiałby Tetrisa tutaj wymienić, że musiałby Pan Duże P i tak dalej. I wuje Samozło. I doszedł do wujka Samozło i powiedział, że w sumie, jak tak sobie myśli o tym, że dalej takim najbardziej aktywnym przez te 25 lat, że on najbardziej zasługuje na miano tego freestylowca 25-lecia, no, bo jest najbardziej aktywny przez ten cały czas. No właśnie, no to za aktywność. To Markowi Złotnickiemu za zajęcie pierwszego miejsca na zachętę. No, no, nie, ale, no właśnie, no, chciałbym, właśnie, żeby to było poważne. W sensie, no, jeżeli chodzi o mnie, kto powinien wygrać, no to jest wojna pokoleń. Według mnie powinien wygrać albo ja, albo Muflon. Skromnie. No bo słuchaj, bo zostaliście... Albo Edzio. Jesteście w ostatniej czwórce. Jesteście w ostatniej czwórce. Filipek, Edzio, Muflon i Tetris. Jesteście w ostatniej czwórce, czyli tak jak było to głosowanie, to do finałowej czwórki doszliście. Są miejsca piąte, ósme, czyli Biała Skoro, Bober i OSTR.
Ja nie wiem, jak można na przykład dać Oestera w gronie freestyle'owców 25-lecia, skoro ja w ogóle, to jest bardzo ciężki temat. No Oester dobrze potrafi freestyle'ować, ale nie startował na bitwach freestyle'owych. Ja wiem, i to Kłebo powinien być w takim wypadku prędzej, nie? No oczywiście, że Kłebo. No Kłebo był na WBW, Kłebo tak. dobrze freestyle'ował, był na bitwie o południe, tylko właśnie ten freestyle ma zawsze jakiś też taki, nie wiem, wydźwięk czasami trochę społeczny na dla oldschoolowców pod komentarzami na popkillerach, na że pewno. Widzę, że wiesz, że wiesz, piszą... widzisz, ty nie pamiętasz tego Oestera, ja pamiętam Oestera freestylującego normalnie na scenie, no bo ja miałem wtedy, wiesz, 19-18 lat i dla to mnie oglądałem. Freestyle to od początku jest formuła bitewna. Przychodzisz do klubu i jakby wygrywa najlepszy, który ma najlepsze riposty, ma najlepsze punchline'y i jest po prostu takim zwierzęciem scenicznym. Jak wchodzę na ring w Fame MMA, to się napieprzam, jak wchodzę na scenę freestyle'ową, to się batluje z kimś. Czy to jest freestyle sportowy? Chcę, no, 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 no tak, no ale on no jest tak, sportowy. No, wiesz, no, o co chodzi. Ale ja to właśnie profesuję, nie? Rozróżniajmy jam, jakby freestyle'owy, no właśnie, możemy sobie ponawijać. Freestyle towarzyski, to jest freestyle tak, towarzyski. Tak, ale wiesz, jak wchodzę do klubu, to mówię swoją perspektywę, ktoś inny może mieć inną. Jak wchodzę do klubu na bitwę freestyle'ową, to ja nie chcę, żeby mi ktoś leciał da i żeby to, wiesz, bo bym sobie przyszedł na koncert po prostu no tego tak. gościa. I musisz wejść i od razu jechać po matce. Oester wydał może nie po matce. No ale nie, no wiesz, co chodzi. Ale to jest taka blokada, że no... Jest tam, myślę, cała grupa ludzi, którzy nie będą freestyle'ować tak bitewnie właśnie, no bo się zastanowi, tam nie będą mu po matce jechał, bracie, siostrze, a bitewne jest jechanie po wszystkim, tak? No tak. No, no wiesz, i właśnie no, dlatego to my rozgraniczą. No, bo dla mnie freestyle jest konwencją po prostu jak, nie wiem, stand-up, że też tam, nie wiem, wchodzi jakiś lotek i nie myśli, że nie urażę tego gościa może w pierwszym rzędzie, o którym będę sobie robił ten stand-up, tylko po prostu wchodzi i gada do tych I ludzi. I czyści miasto z pustą głową jak Lobo. No. Ja jestem... Eldo nie jest nominowany. Nie ma Eldoki nominowanego, no a to była legendarna. A najbardziej epicki freestyle jest Eldoki, powinien być. A ja widziałem twój freestyle. Wow. Ja widziałem twój freestyle na tych kanapach. Nie, to chłopie. Też to oglądałem. Ale ja się dziwię, że w tym składzie nominowanych nie ma syna Młynarza. O. Nie ma syna Młynarza i nie ma Darol Wa. On najlepiej freestyle. Darol Lew też freestyluje? Co ty gadasz? Darolew mi kiedyś przeczytał freestyle na jednej freestyle. Ale przed wykonaniem czy po? Nie, w trakcie i powiedział, że było to przygotowywane przez EBEB. Powiedział, że wiesz. Ja, od razu? Ale powiedział, że mamy się nie śmiać z niego. Znaczy, to jest dość trudne. Darolew powiedział, żeby się z nim nie śmiać? Na takiej zasadzie, że on tam też dodał parę pomysłów do tego freestyle'u, tylko mu złożyli. Parę pomysłów dodałem. Ten freestyle powstał jak bity teraz tam 20 robi, wiesz. Tak. Nie, pomysłem jego, który dodał do tego freestyle'u był to, że on to przeczyta. Ej, no jest to branża, w którą wszedłeś też poniekąd, więc... Ale ja wszedłem jako obserwator z ramienia ONZ, wiesz. Okej, okay. Rozumiem. Niezależny. Nie, jestem niezależnym United obserwatorem. Nations, nie? Wiesz, komentowanie, obserwowanie to nie jest czynny udział... W tym, chociaż wiesz, no, gdzieś tam aktywnym trzeba. Słuchaj, być. Pogadaliśmy o STR. I o tym, a ciebie tam... nie wypożycza federacja do innej federacji? No, są takie... Są takie to może są, się spotkamy. No, są takie właśnie plany. A, bo ty działasz na wyłączność z Cloudem, tak? Słuchaj, nie powinienem tego mówić. Nie powinienem. Wiesz, no, w obliczu wydarzeń aktualnych to nie wiem, co tam z Fame'em będzie, wiesz, bo się nie pozabijają. No, albo po prostu zostanie mniej udziału. To się odbija jakoś się na twojej karierze, to co się tam dzieje tak aktualnie? Musisz się opowiedzieć po której ze stron, czy wiesz? Tak szczerze, to no, jest to dla mnie takie niesmaczne już na ten moment. To może film nagraj, ale który ktoś zobaczy na live. Z drugiej strony jest coś w tym, że Boxdel, jakbym tak jak bierny taki obserwator, który w tym nie uczestniczy, to mi się to śmiesznie ogląda. Jak nie jest, ogląda jak się bardzo zaczyna, śmiesznie. Zaczyna swojego streama i mówi witam wszystkich, Biseksa też witam, mnie i wiesz, no jak, jest to śmieszne. Z drugiej strony jest to też takie trochę, no nie wiem, że ja lecę na dno, to jeszcze pociągnę... Jest to śmieszne, ale też smutne w tym wszystkim. No, oczywiście, jeszcze... że dla mnie to jest też smutne, patrzę na taki obraz. Znaczy, ja ci powiem, Filip, mordo, bo ja miałem taką refleksję w ogóle parę dni temu, że w ogóle nagram kawałek, w którym będę przepraszał polski rap, że go źle oceniałem, bo naprawdę to jak sobie... Ty tak, nie, jak sobie obejrzałem, jak się uświadomiłem, to nie, w ogóle, wiecie,
To, że oni się wszyscy nagrywają. Tak, i to no, jest w ogóle tak. normalne, że każdy ma na każdego nagrania. I to już mówiłem, dziś, że kogoś wiesz, puszczają, to wam teraz puszczę, jak było naprawdę. I puszczają rozmowę Boksdela z Konopskim, gdzie słyszę, że to Boksdel nagrywa, a Konopski przez telefon. Mhm. A zaraz Konopski mówi... O nie, nie, ja mam tą rozmowę, ja wam puszczę i słyszysz drugą stronę, że ten nagrywa, wiesz. To ale jakby... dziwisz się w takich momentach? Chłopie, tam nie ma, jak, wydaje mi się, że tam nie ma momentu, w którym się nie nagrywasz i nie masz kwitów na kogoś, nie? No. To jest jakieś niesamowite. Ja i jakby w obliczu tego to polski rap to jest wspaniała, ja przepraszam polski rap. Zero toksyczności, tak? Tak. Ludzie to... pełni honoru. Tak, ludzie kroku. Honoru, wiesz, naprawdę przyjaźnie stary. Do końca życia. Zasady, zasadowcy, tak. Tak. Ale no to ja zawsze mówię ludziom, jak się mnie pytają, jaka jest różnica między światem youtuberów a światem rapowym, no to ja zawsze mówiłem, że no w rapie nie widziałem, żeby ktoś kogoś nagrywał, nie wiem, na melanżach, w rozmowach i wykorzystywał. No właśnie, między sobą. Jest... Raz tylko byłem ale na takim melanżu, przepraszam. Wynika z tego, że rap jakby wychodzi z nagrywania od razu, nie? No tak, no dokładnie. Tam się pytają po pyskach. Raz byłem na takim melanżu, gdzie Arab powiedział, słuchajcie... Wszyscy wyjmijcie teraz telefony i dopiero zaczniemy gadać. O! To był jeden raz, ale... jak tak było w Rzeszowie, pamiętam. A to było przed walką Araba właśnie... z Wujkiem Samozło? Tak, to było po tej chyba akcji. Jak czyli to jeszcze był... przed frikami. Tak. Jak tam był jakiś konflikt, miał chyba taki słynny konflikt, że z Hembgru też się pokłócił, czy coś takiego. No, jakieś tam były akcje. Słuchaj, a jak oceniasz, już wracając do świata freakfightów i freestylu zarazem, jak i Wujka Samozło również. Jak oceniasz szansę Wujka Samozło w turnieju gladiatorów na Prime? No, może cię ta odpowiedź nie usatysfakcjonuje, ale uważam, że jest dość wysoko w mojej... Nie no, ale ja ci poważnie to powiem, chłopie. On kiedyś w klubie Paragraf 51, tutaj klub w Warszawie, nie? Okay. On kiedyś pojechał, on jakiś miał konflikt z Pichem, okay. I pojechał tam i tego Picha spunktował, tak sobie rękę na nim połamał, nie? Naprawdę? Tak. A mówił mi to! No. Tak. Więc on jest tak. bardzo waleczny. W sytuacji, że do Wujka Samozła przyjechał Malik Montana? I też kiedyś? Wujek chyba też na studia tak, jakiegoś? Skoczył, no. Więc tak, wiesz, Malik Montana napisał szacunek, coś tam, że... Więc ja to mówię w ogóle bez szydery, bo ja też oceniam jego szansę. Ale oglądałeś konferencję Prime'u, jak tam wujek wyskoczył w do trzeciej kogoś? Minucie już Olejnika tu. No. To jest normalne. No Olejnika, który nie jest pierwszym ale, lepszym gladiatorem. Ale Olejnik nie jest też pierwszym lepszym raperem, to już jest, wiesz. Nie wiem, czy wiecie, ale Olejnik właśnie wydaje z Sentino dzisiaj numer. Ale chłopie, ale to w ogóle umknęło, bo ja oglądałem wywiad z Olejnikiem, z jakąś tam taką z baniarą, taką wiesz, z tych różnych... Z tych wywiadów. Tak, tak ja, z wywiadziarą jakoś. Tak. I on, między słowami, to w ogóle umknęło. On powiedział, że on płytę nagrał z Sentino. Że płytę całą? Tak. Okay. I ona w ogóle nie dopytała go. On to powiedział dwa razy w tym wywiadzie, że on, no tak wiesz, ten Olejnik tak trochę... On taki skromny jest, taki wiesz, skromny, ale nieskromny, wiesz. Nie jest świadomy jeszcze swoich, tak. wiesz. I on wie, że on bardzo fajnie z Sepkiem się znamy. Pojechałem do niego do Marbeli i nagraliśmy dziś na Nitro. W sumie całą płytę nagraliśmy już ten. Nie, a propos tego... Wiesz, ja nie wiem, czy Alvarez wie, że nagrał całą płytę z Olejnikiem, ale... Może ona wygląda, ta płyta, tak jak... To dzisiaj ma wyjść, tak? No Disney. Tak mi się wydaje. Ale tak. Na Nitro, tak. To nie... dzisiaj? No chyba tak. Chyba tak. Dobrze z tej przed popkillerami, żeby namieszać, nie? No, idealnie, tak będzie puszczona na scenie. Tak. Możliwe, że może jeszcze się załapie do jakiejś nominacji, wiesz. Może a tak. Nie, bo to już w tym roku, no to nie. Możliwe, ale że ta moc. Płyta wygląda jak pierwsza gala Royal Division, nie wiem, czy pamiętacie. No tam co na materacach. O Jezu, to było we Wrocławiu. To było w jakimś studiu fotograficznym, nie? No tak, taki w salce, no. No ale to był prawdziwy freak fight. Nie było prawie sali, nie było prawie zawodników. BHP, Olejnik, który był organizatorem, bił się chyba trzy razy na tej gali. W jeansach raz się no. bił. Olejnik jeszcze nie był raperem. W jeansach się bił. A w ogóle wiecie, Tomasz Olejnik to się wziął z tego, że on organizował koncerty. Ja go poznałem, no. W Szczecinie, kiedyś przyjeżdżam i był Tomasz Olejnik i przyjeżdża. Czyli imprezario po prostu. Tak, taki szef wszystkich szefów, imprezario. No ze Szczecina. I ja mówię, jak się nazywasz? A on mówi...
olejnik jestem, wiesz, coś tam nagrywam, wiesz. Taki był skromny wtedy chłopak i wiesz, i mówi, no ja cię tu zawiozę i wiesz, no trząsł w tym Szczecinie. Ale tam jeszcze, bo w tym jeszcze, w tym prime... A co do wujka, przepraszam, jeszcze, ja uważam, że może to wygrać, bo no jednak jest wychowany na starych zasadach, że nie boi się przyjąć w gębę. Tak, i, tak. Chociaż nie wiem, czy... Na gębę. Na gębę, nie pamiętam. Nie wiem. Mordo. Trzeba uważać. W rapie i w tak trzeba uważać na słowa. Teraz będzie na to polatał. Okej. Okay. Bo tam jest taka jedna fascynująca postać w tej walce. Znaczy, parę jest fascynujących, ale szczególnie moją sympatię... Kuba Lasik, światło gasi? Kuba Lasik, no czyż, co to jest za typ? No. Gdzieś tak on klękał i przepraszał. Taka lana. O Jezu, to tak, widziałem. Widziałem. Że przeproś to jest jakieś... przepraszam. Ale ja widzę, że fascynują cię Frequite. Jego nie. Od takiej najbardziej patologicznej strony jeszcze. Ale ja mam w ogóle ziomka, freestyle'owiec swoją drogą, czeski, którego pozdrawiam. I on kiedyś mówił, że no, że Frequite to taką społeczność, też w złą stronę to idzie, czasami aż wstyd to oglądać, ale jak już ogląda galę, to mam wrażenie, że za każdym razem jest największym fanem Prime'u i ogląda i mówi, no nie wiem, co się tam dzieje. Nie, nie, bo Prime to jest taki już creme de la creme. Ale no creme de la creme, dokładnie. A moim największym fanem teraz Kaczora BRS. Kaczor BRS tam biegł na grubo. Że słuchajcie, no że poważnym jestem człowiekiem. Poważnym człowiekiem. Czemu tu jesteś tym? No 19 lat chlania i szpania. To idealne miejsce. Tak. Idealne miejsce, żeby powiedzieć dobrze o Janie Pawle II, nie? Ale o mnie tam źle mówił, ale nie tak. Wiem co, bo nie oglądałem. Dobrze, kochani, musimy kończyć, bo nam się tu przedłużyło. Bardzo dziękujemy. Popkillery dzisiaj. Myślisz, że będą jakieś freakfighty dzisiaj wieczorem tam na popkillerach? No, powiem wam szczerze, bo ja nigdy, wiesz, nie byłem, że tam jest open bar. A wiecie, jak jest open bar, ale i się dorwą oldschoolowcy do open baru, no to prawda. Wiecie. Ja tam będę, tak, będzie relacja, ale słuchaj, bo w kanale to jest tak, Zero. Że mi się wydaje, że dopóki jest open bar, to nie będzie transmisji. Okej. Okay. Z tego, wiesz, dochodzi. A były wcześniej open bar i była transmisja. No to właśnie dlatego potem, bo transmisji nie widziałeś chyba. Filip Marcinek, Filipek był naszym gościem, dziękujemy serdecznie. Dowiedzieliśmy się wielu fascynujących rzeczy dzisiaj. I jeszcze będziemy mieli jednego gościa po przerwie. Wujka Samozu. Którym będzie fragment biznesowego Zero, zapraszam. O tym, że jednym ze sposobów sfinansowania nabycia samochodu może być leasing, to wiecie. Ale pewnie nie każdy wie, że mamy dwa rodzaje leasingu. Jeden to leasing finansowy, a drugi to leasing operacyjny. Czym one się różnią? Ten finansowy nieco przypomina kredyt. Dlaczego? No bo w przypadku kredytu i w przypadku leasingu finansowego to ty, przedsiębiorco, dokonujesz amortyzacji, czyli korzystasz z odpisów amortyzacyjnych w swojej działalności gospodarczej, czy to spółce z o.o., czy działalności gospodarczej, swojej firmie. W przypadku leasingu operacyjnego to właśnie leasingodawca będzie amortyzował ten środek trwały. Czym się różni kredyt od leasingu jeszcze? No w kredycie ty się stajesz właścicielem samochodu, a w leasingu cały czas jest nim oczywiście leasingodawca. Czym się różni jeszcze operacyjny od finansowego? Do tego wróćmy. Po pierwsze, w leasingu operacyjnym czas trwania leasingu nie może być krótszy niż 2 lata. Czyli jak zaciągasz taką, podejmujesz taką decyzję, zaciągasz takie zobowiązanie, to wiedz, że no, będziesz mógł wyjść z tej umowy leasingowej, ale w formie cesji, ale nie zakończysz jej wcześniej. W przypadku leasingu finansowego no, trwa to tyle, na ile się umówisz z firmą, która to będzie finansowała. Społeczeństwo. Tak nazywa się ten dział, który mamy w tym momencie. A z nami jest Natalia Hoffman, ekspertka z zakresu psychologii kłamstwa. Psychologia kłamstwa. To jest dopiero dziedzina. Czy przysłuchiwałaś się temu, co mówiliśmy tutaj na przykład z Filipkiem? Nie będę kłamać, nie. Okay. No dobra, bo chciałem się zapytać... Czy można kłamaliśmy? Czy kłamaliśmy, czy on kłamał? Czy można było to gdzieś wyczuć, wyczaić z tego, co było na antenie? To przykro mi, nie słuchałam akurat was. Natomiast no, tak, nie będę kłamać. Jakie są pierwsze red flagi, żeby skumać, że ktoś kłamie? Po czym najszybciej poznamy? Przede wszystkim... to prawda, że oczy są zwierciadłem duszy? To prawda. Tylko, że tak jak Paul Ekman też mówi, Paul Ekman to jest taki światowej sławy ekspert, jeśli chodzi o psychologię właśnie kłamstwa i właśnie oczy, mikromimikę. Ekspert od kłamstwa to nie jeden by się znalazł w Polsce, ale... Tak. Jest paru, teraz nagrywają filmy. Co dzień nie można oglądać.
Trzeba najpierw stworzyć linię odniesienia, tak? Czyli tak na normę bazową zachowania czyjegoś, tak? Czyli na przykład, jeżeli widzę, że patrzysz mi w oczy, utrzymujesz kontakt wzrokowy, nie uciekasz, ty na przykład uciekasz bardziej wzrokiem, no to u ciebie bym powiedziała, że kłamiesz, jak nie patrzysz w oczy, a u ciebie jak patrzysz. Mhm. Że ja bardziej uciekam wzrokiem, tak? Tak. Bo właśnie jest ten mit, że to tam czytałem, że teoretycznie ktoś, kto kłamie, to bardziej patrzy w oczy. Tak, to jest mit. Znaczy nie, że mitem jest, że nie patrzy w oczy. Że jeżeli mówi się prawdę, to się wtedy patrzy w oczy. I że to jest mit. To jest mit. Ale że teoretycznie jest inaczej, że osoba... Że specjalnie patrzysz, żeby nie było, że kłamiesz. Tak, dokładnie. Dokładnie tak. Że za bardzo się wpatrujesz, a osoba, która nie kłamie, to ona trochę ucieka, bo jest odrobinę też zagubiona i zmieszana. No właśnie, to wszystko zależy od normy bazowej, tak? Czyli jakby wykrywanie kłamstwa polega na tym, żeby ustalić, jak ktoś się zachowuje, kiedy nie kłamie. To jest cały klucz tego wszystkiego. Jak ktoś kłamie całe życie, to jak to ustalić? No i tutaj jest właśnie problem, tak? Natomiast na pewno patrzymy dłużej w oczy, kiedy kłamiemy, dlatego że chcemy sprawdzić, czy... Reakcję osoby. Tak, dokładnie. Mhm. Czyli ktoś kupuje nasze kłamstwo. Czyli jednak jak kłamiemy, to patrzymy w oczy. To zależy od normy. No właśnie nie tak. Nie jest właśnie, takie proste. Bo, że to jest... Dobra, Boxdel kłamie czy nie kłamie, no. Ludzie. Nie, ale chodzi o to, bardziej mi... Jeżeli znamy już te haki, to możemy je wówczas wykorzystać, żeby kłamać, prawda? Teoretycznie tak, ale w praktyce to już Freud mówił, że jakby nie da się ukryć kłamstwa, tak? Poza drobnymi szczegółami, na przykład sobie robi, botoks. A jakby tak hipotetycznie na przykład chcieć zrobić 20-stronicowy dokument potwierdzający, że się kłamało czy się nie kłamało na jakiś temat, wariograf jest w stanie dobrze zweryfikować... Czy wariograf to jest absolutny mit? Czy wariograf to mit? Ja myślę, że tak samo wariograf, jak i tak jak i ja jestem powoływana do tego, żeby oceniać wiarygodność, to zawsze jest ten czynnik tych 2%, że się coś może nie udać, ale to jest tylko 2% do 98%, tak? Mhm. Czyli wariograf to nie jest mit, jest coraz bardziej i cały czas udoskonalany, żeby jak najwięcej tych naszych zmian w ciele obserwować. Natomiast no, myślę sobie, że ważnym czynnikiem jest też człowiek, który zadaje pytania i właściwe pytania, tak? Czyli to jest bardzo indywidualna kwestia. Bardzo indywidualna. A jeżeli ktoś mówi, że zawsze kłamie, to kłamie czy nie? Nie, można by powiedzieć, że to prawda, nie? Bierzmy za słowo. Trzymajmy za słowo. Właśnie paradoks kłamcy. Kłamliwie się zrobiło. Paradoks kłamcy to było... W czym to było? W E równa się MC kwadrat chyba, tak mi się wydaje, w filmie takim polskim, w komedii z Cezarem Pazurą, że on rozpatrywał ten paradoks kłamcy, będąc takim gangsterem, który potem chciał się czegoś więcej nauczyć, nie? A co oznacza, że jesteśmy, bo wyczytałem, że jesteśmy okłamywani 200 razy dziennie? Tak. Co to oznacza? Jak? Kto nam to robi? Na internet pewnie. No właśnie, ty to robisz i ty to robisz, ja to robię, tak? No nie będziemy się tutaj czarować. Chodzi też o te tak zwane białe kłamstwa, tak? Czyli kłamstwa, w których na przykład, nie wiem... Że nie wiemy, że kłamiemy nas już. To nie jest kłamstwo, bo to nie jest nawet świadomość, tak? Bo kłamstwem jest świadome albo zatajanie informacji, albo niemówienie prawdziwej, czyli zatajanie też jest kłamstwem. Natomiast białe kłamstwa to te, gdzie mówię, tak, słuchałam waszej rozmowy, była świetna, a jej nie słuchałam, natomiast nie chcę zrobić wam przykrości. Tak? A nie zatajanie, tylko nie mówienie całej prawdy, to jest kłamstwo? Czy kłamstwo. Czyli jeżeli działamy też w dobrej wierze z kłamstwem, to również jest kłamstwo. Tak, tylko można powiedzieć, że białe, czyli na przykład efekt placebo, czy to na przykład jak u osób chorych onkologicznie, tak, podaje się właśnie placebo w którymś tam momencie leczenia, które też jest udowodnione, że takie leczenie właśnie przynosi efekt, tak, czyli ludzie po prostu, czy osoby z dużym lękiem na przykład, które wiedzą, że coś zrobią, co im pomoże, obniża poziom stresu, tak. No tam jest dużo takich przykładów, kiedy kłamstwo działa, tak. A czy da się okłamać, oszukać samego siebie? Czy po prostu zawsze będziemy wiedzieli podświadomie, że to jest kłamstwo? I tak jak mówimy tutaj o efekcie placebo, bo efekt placebo najlepiej działa w momencie, w którym jednak nie my nie świadomości. Wiemy, nie mamy tej świadomości. Jeżeli mamy tę świadomość, to już chyba trochę się wypala ten efekt, chyba że no właśnie nie. Kłamstwo 100 razy powtórzone staje się prawdą. I stara zasada Goebbelsa. Tak. Propagandowa. I na przykład aktorzy, tak? Bardzo lubię współpracę z aktorami, bo oni właśnie, jakby oni muszą się przekonać do roli.
po to, żeby stworzyć ją wiarygodnie. Najczęściej sięgają do wspomnień po to, żeby stworzyć określoną emocję. Tak? Mm-hmm. Jest to dość silna technika, bo ona jest złudnie prawdziwa do prawdy, tak? Złudnie bliska. Tak? No bo czyli... to ich w końcu emocja, tak, prawda? Tak, więc ciężko tu widz kupuje albo nie kupuje właśnie mowę ciała, bo kłamie, jakby ciało nie kłamie najczęściej, tak? Czyli jakby mowa ciała jest uniwersalna i ciężko kłamać jest ciałem. Ale mówicie czasami w kontekście nawet naszych dywagacji o świecie youtuberów ostatnich, tak, że czasami ktoś tak kłamie, że już sam wierzy w to właśnie swoje kłamstwo, nie? W sensie, że wiecie, o co chodzi, że wydaje mi się, że są osoby, które tak bardzo powtarzają jakąś historię, że naprawdę sprawiają wrażenie, że już w pewnym momencie zaczynają wierzyć w tą historię, którą nam sprzedają. Można sobie zaprojektować po prostu kłamstwo. To jest możliwe, że to są takie osoby, że oni naprawdę już w pewnym momencie wierzą? Tak, wierzę w to dość mocno. Kiedyś był taki właśnie program Agent na, nie wiem, czy kojarzycie? No pamiętamy. Bartosz Arłukowicz wygrał pierwszą edycję. Później minister zdrowia. Tak. Okej, no właśnie, więc bardzo mocno wierzę, że osoby, które wejdą w rolę, będą coś powtarzać, uwierzą też w dobro tej sprawy, dorobią sobie do tego całą jakby ideologię, tak to nazwijmy, tak? I będą tym żyć codziennie, to zatracają gdzieś pojęcie rzeczywistości. Tak też działają patologiczni kłamcą, czyli jakby oni non-stop kłamią i o wszystkim kłamią, więc dla nich skłamanie, że tutaj jest woda, a jej nie ma, nie jest niczym nadzwyczajnym. Ich ciało nie będzie dawało sygnałów, tak? Jak będę rozmawiać z taką osobą, nie będę nagle widziała, że nie wiem, jej źrenice się zmieniły albo zaczęło... Właśnie, moi cały czas... Czy można to jednak udawać? Myślę, że można udawać kłamstwo. No i tak samo botoks, tak? Który można wszczepić sobie tam, wszczyknąć w określone partie twarzy, które wtedy uniemożliwiają odczytywanie na przykład mikromimiki, czyli takich drobnych ruchów, które pokazują prawdziwe. Pozbawić się gruczołów potnych na dłoniach, żeby się nie płaciły. Chcesz, że trzeba było zrobić, żeby oszukać. Ojej. Odciąć sobie głowę, wtedy najłatwiej będzie. Bo wtedy najmniej będziemy mieli odciąć głowę, ręce, nie pokazywać, że się człowiek wierci w fotelu. Chociaż to też jest mit, prawda? Tak, to też jest mit, dlatego że kłamstwo jest procesem aktywnym, angażuje wszystkie nasze możliwości w ciele, żeby wyjść. Natomiast jest taki fajny eksperyment, że tak mówią, można sprawdzić, że nie da się kłamać i jednocześnie nalewać wody. Właśnie to da tak w dużej metaforze pokazać, że jakby nie da się... No Maciek, dawaj tę wodę. ...robić dwóch rzeczy jednocześnie. Trzymaj, no. No i dawaj. No, poczekaj, ja nie potrafię kłamać. No czekaj, powiedz o czymś. No faktycznie nie mogę kłamać. Musisz zadać jakieś pytanie. Dobra, to powiedz, że Rychu Peja jest najlepszym raperem. Rychu Peja jest najlepszym raperem na świecie. Wspaniałym człowiekiem. Czyli? Wysoki. Mówi prawdę. Tutaj trzeba byłoby coś takiego zaskoczenia jeszcze w trakcie tej czynności. Trzeba trząść ręką. Znaczy, no i oczywiście jest to taki trochę, może powiedzieć, że z przymrużeniem oka przykład. Natomiast no, on ma po prostu pokazać, że jak kiedy kłamiemy, musimy się bardzo mocno skupić na kłamstwie, tak? Czyli musimy sobie też popatrzeć na to, jak kłamiemy, co kłamiemy. To historię trzeba wymyślić i tak chyba dalej. Że powtórzyliśmy tę historię kilkaset razy, bo można sobie, tak jak mamy... Na przykład ludzi, którzy właśnie muszą wejść w jakąś rolę. Wczoraj mieliśmy tutaj detektywa, który też czasami musiał wejść w rolę ornitologa, śledząc kogoś i musiał ściemniać ludziom, że jest ornitologiem i ci ludzie go zaprosili na przykład do domu na kotleta schabowego, których śledził, bo myśleli, że zziemnięty ornitolog obserwujący ptaki po prostu jest tam gdzieś obok. No. Była też taka scena we Wściekłych psach, gdzie Tim Roth uczył się opowiadania z każdym najdrobniejszym szczegółem historii, po to, żeby potem się nie wysprzęglić na tym. Czy w takim razie historie, które są bardziej szczegółowe, to są historie, w których łatwiej się kłamie? Nie, zdecydowanie nie. To są trudniejsze historie. Natomiast faktycznie kłamcy dużo szczegółów sobie doprecyzowują po to, żeby potem nie zostać złapanym. Natomiast faktycznie im więcej szczegółów, tym gorzej, bo pamięć ludzka jest zawodna, prawda? I najgorzej, jak opowiadamy jedno kłamstwo, ale z różnymi szczegółami, różnym osobom i później nie pamiętamy, co komu kto powiedział. To może jakoś w drugą stronę usystematyzujmy, jak dobrze kłamać. Nie I mogę. Parę porad dla naszych widzów. Wiecie, okres teraz, nie wiem, koniec roku się zbliża, rodzice będą pytać o oceny. Na dokładnie. Jak uspokoić rodziców? Po prostu nie kłamać. Czyli jak się nie pomyli, to prawdy nie powie, jest takie powiedzenie.
Ale też jest takie powiedzenie, że jak się nie kłamie, to po prostu... Jak się niczego oczy nie widzą, tego sercu nie żyje. Tak, tak, tak. A kto kłamie częściej, kobiety czy mężczyźni? Nie ma tutaj takich jednoznacznych statystyk. Raczej... A kto lepiej? Myślę, że tutaj też zależy od zawodu bardziej i od osobowości, czyli ekstrawertycy bardziej lepiej kłamią, takie osoby, które mają więcej styczności z drugim człowiekiem, sprzedawcy, tak, no jakby wszyscy ci, którzy... Sprzedawcy na pewno kłamią. Którzy mają dużo kontaktu, tak, po prostu z drugim człowiekiem, tu bardziej o to chodzi. A zawody są jakieś zwiększonego ryzyka kłamstwa? Wszystkie te, które mają bardzo dużo predyspozycji takich, żeby rozmawiać z drugim człowiekiem i mieć dużą korzyść z tego. Oto prokurator na przykład. I my tutaj. No myślę, że też adwokaci, prawnicy, wszędzie tam, gdzie jest duża nagroda, duże ryzyko. Jak tak? Adwokaci i prawnicy, tacy grupa najbardziej kłamiących. To budujące. Myślę, że nie najbardziej, ale że gdzieś tam na pewno muszą potrafić. A dobra, a takie rzeczy jak serum prawdy. Które, znaczy tak nazwane serum prawdy, ale pewnie to są jakieś mieszanki różnych substancji, różnych narkotyków po to, żeby zmusić kogoś do powiedzenia prawdy. Czy to rzeczywiście działa, czy to jest trochę tak jak z torturami? Ja powiem ci, Maciek, że są takie imprezy, gdzie oni chyba to dobrowolnie przyjmują. Dlatego się nie chodzi do pewnego pokoju. W 222? Tak. Chodzi mi bardziej o to, że to jest tak jak mamy, załóżmy, tortury. Gdzie jest takie powiedzenie, że za kumulatorem na jajach nikt nigdy nie kłamie. Nikt nigdy, znaczy powie każdy to Janusz wszystko, Gajos to, mówi to, co się chce, nie? Aha. Tak, tak, tak. Więc dlatego pytanie, czy to są rzeczy, które mogą zadziałać, jakieś farmakologiczne, czy to wynika wtedy, że wtedy jesteśmy skłonni powiedzieć wszystko, co nam się zasugeruje? Mhm. No tutaj, prawdę mówiąc, ja nie mam styczności z takimi rzeczami, więc ciężko mi tutaj odpowiedzieć na to pytanie. Zwłaszcza, że jakby moja wiedza i moja praca opiera się na technikach behawioralnych, psychologii behawioralnej, czyli przede wszystkim na dobrze zadanym pytaniu. Ja bazuję na tym, tak? Czyli jakby to jest moja. Czy w takim razie w tej bazie behawioralnej, czy da się ciebie oszukać? Da się. Da się. No dobrze, to tyle nam tym wystarczy. Akcentem. Bardzo dziękujemy za wizytę. Była bardzo miła. Czyli każdego można oszukać. Nawet to była osoby, bardzo pouczająca rozmowa. Osobę, która jest ekspertem w tej dziedzinie. Po prostu. Pytanie, czy to było kłamstwo, no właśnie, czy nie. Już nie wiem, to kto zostawiamy otwarte. Dziękujemy bardzo. Jest jedna prawda, którą mogę wam przekazać. No. Jedna, jedyna. I to jest niepodważalna. Zaraz będzie u tej gapek. Zaraz będzie gapek i hip-hop wygrał. I teraz fragment debaty o Izraelu, więc zapraszamy. To zdeterminowania, by ustalić, co się stało. To, co wiemy i tak, wystarcza z pewnością, by powiedzieć: tak, przepraszamy, prosimy o wasze wybaczenie. A pan nie chce tego najwyraźniej powiedzieć, prawda? Naturalnie. Ubolewamy nad tym, co się stało, ale ważne jest to, aby zrozumieć, jak do tego doszło. Co konkretnie się wydarzyło? To jest strefa wojny. To jest, tak, ma pan rację, to jest teren wojny i to, co się stało, to zbrodnia wojenna. To, co się wydarzyło, jest tragedią. Myślę, że w dowolnym systemie prawnym czynimy rozróżnienie pomiędzy celową zbrodnią, zbrodnią wojenną bądź inną, a wypadkiem, do którego może dojść. Pan mówi o wypadku, ale to wyglądało jak celowa egzekucja. To wyglądało jak coś zaplanowanego. Wasi operatorzy dronów, jedni z najlepszych, jeśli nie najlepsi na świecie, nie mogli pomylić trzech oznakowanych samochodów, oznakowanych, że są z pomocą humanitarną. Zwłaszcza, że śledzili te samochody wcześniej. Wiedzieli, że one rozładowały właśnie pomoc humanitarną. Sport, sportowa warszawka, ale nie tylko warszawka.
Kochani, jeżeli chcecie być mniej sportowi, albo właśnie e-sportowi, no zachęciło was te pół bańki dolarów. Dokładnie, 500 tysięcy dolców. No to nasz partner X.com przygotował dla was kolejną promocję. Acer Chromebook 315 z kodem X.com Chromebook. Tylko musicie tak napisać, jak za chwilę się pewnie pojawi na planszy. Dokładnie tak, X.com myślnik Chromebook jest tańszy aż o 800 zł, czyli kupicie go już za 699 zł. Ten laptop to podstawowy sprzęt do zastosowań domowych z systemem Chrome OS. No myślę, że poleci gdzieś tam ten CS, tylko ta poprzednia wersja. Sprawdzi się doskonale jako sprzęt do codziennego użytku, przeglądania stron internetowych, czy oglądania filmów na platformach streamingowych. Czyli i to różnych platformach. Różnych platformach. Już nie na... Jak on na ciebie patrzy? Z miłością. Tak, a? No to dobrze. Wszystko ja się zastanawiam, dlaczego akurat Toronto Raptors. Gdy rano wstałem, nie ukrywam, była to moja pierwsza myśl. Dlatego, bo to jest Vince Carter. A ty jesteś takim fanem Vince'a Cartera? Nie, tylko cenię strasznie tego gościa za konkurs wsadów, którego dokonał i który no, trochę zmienił oblicze ziemi tej ziemi. A Vince Carter czy Vince Cassel? Albo Vince... Vincent Cassel. Vaughn. Jest Vincent Cassel jeszcze, no. No. No, były mąż Moniki Bellucci chyba, tak? Tak, teraz ma taką partnerkę młodszą chyba o 40 lat, widziałem, ciemnoskórą. Jak można rzucić Monikę Bellucci? Bez dla 40 lat wiek. Młodszej partnerki. No można chyba, jak się... Chyba, że to ona rzuciła jego, nie znam kulis. Właśnie. Nie od wiadomo. Tego tu jestem. Nie od tego, tylko od sportu. A co w tym sporcie? No właśnie, Kamilu? Otóż drużyna, która jest w sztamie z twoim ruchem Chorzów, czyli Wisła Kraków, bo te dwa kluby się lubią, będzie grać w finale Pucharu. Czyli wygrała wczoraj. Wygrała wczoraj z Piastem Gliwice i jest to o tyle ciekawa historia, że Wisła Kraków awansowała do finału Pucharu Polski jako drużyna z pierwszej ligi, tak. Czyli nie z ekstraklasy, czyli tak. Nie z najwyższego poziomu rozgrywkowego. I mają szansę zagrać z Pogonią Szczecin. Nawet na pewno zagrają z Pogonią Szczecin. No i to jest szapoba, dlatego, bo to się nie zdarza tak często, moi drodzy, jak wyliczył nasz redakcyjny kolega Marek Urbański, Absurd DB. Finały Krajowego Pucharu z udziałem drużyn z niższych lig to jest coś takiego, co najczęściej zdarzyło się w Europie, w Norwegii, 16-krotnie, ale Polska jest już na drugim miejscu razem z Niemcami, tam 14-krotnie. Wydaje mi się, że Ruch kiedyś nawet tak zagrał, chyba był w pierwszej lidze właśnie. Mogło tak być. Tak. Tam nawet chyba była drużyna rezerw, która doszła, to w ogóle była jakaś niesamowita historia, że oni byli z niższej ligi i dopiero chyba na te najważniejsze mecze ich tam mocniejsi koledzy wspomogli. Natomiast to jest rzeczywiście bardzo ciekawa rzecz. No i teraz pytanie, co się dalej wydarzy, ponieważ Wisła Kraków pewnie bardzo by chciała ten puchar wygrać. 2 maja o godzinie 16 na Stadionie Narodowym jest ten finał, gdybyście chcieli przyjechać w majówkę, ale to jest już taka tradycja. Święto flagi. Podejrzewam, że grill będzie tam, więc myślę, że tam możecie też opędzlować kiełbę. No tam już były różne rzeczy. Na tym finale Pucharu Polski, na którym byłem, w którym grała Arka Gdynia, to w ogóle tam no, dziwne historie się działy. Także możecie sobie zgooglować, co tam ktoś wystrzeli, tam coś z jakąś rakietnicą było? Co? Coś takiego? Nie, to na komendzie. No to też. To granatnik. Poczekaj, już nie rakietnica, to tak głośnik. Ja widziałem wczoraj, że na jakimś meczu NFL, tylko nie pamiętam którym, podają hot dogi z pierogami. Masz hot dog, na którym są pierogi położone. Jak to? No tak, bo... Ale że zamiast parówki, czy... Nie, oprócz parówki są jeszcze pierogi. Jak można pierogiem na parówkę? No można pierogiem na parówkę. To jest skandal jakiś. No tak, dobrze pamiętałem. Zobaczcie, rakietnice, Arki Gdynia na finale Pucharu Polski. Tu patrz, co się dzieje. No. I nagle leci coś. Aha, okej. Okay, no. Z taką rakietnicę sobie odpalili, why not? Więc ja byłem na tym meczu, dlatego tak mi coś w głowie wtedy... Realizator nasz był na tym meczu i w niego poleciała ta rakieta. No, to wiele wyjaśnia. Jeżeli chodzi o Kubę Białka, to wiele wyjaśnia, ale jeżeli chodzi o Kubę Białka, to ja wam polecam śledzić Mocno Weszło dziś albo jutro, ponieważ ukaże się bardzo mocny tekst Kuby. Jego bohaterem będzie były selekcjoner reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych, a obecnie prezydent Kielc Bogdan Wenta. Naprawdę to będzie jeden z tekstów Bogdan roku. Bogdan Wenta, pamiętam. Moim zdaniem polecam Bogdan Wenta. Dokładnie, chociaż chyba Bogdana Wenty już w Kielcach, mam wrażenie, nie polecają. Natomiast jeżeli chodzi o Wisłę Kraków, to ona naprawdę fajnie sobie gra, ponieważ wygrała u siebie 8 kolejnych spotkań, jeżeli chodzi o drużynę grającą w europejskich, znaczy w polskiej, w Pucharze Polski, dlatego to jest bardzo, bardzo, nie przegrała 8 kolejnych spotkań w Pucharze Polski u siebie, więc to jest super seria, nie ma jej żaden zespół w naszym kraju. Oczywiście Wisła Kraków już Puchary Polski zdobywała, ostatni w 2003 roku, kiedy zresztą zlała moją Wisłę Płock, natomiast Pogoń Szczecin... Ostatni 20 lat temu. No tak. Dawno, ostatni raz w ogóle w finale grała. Będę tam dzisiaj pod tym stadionem pewnie. Krakowa? Tak? Nie, Płock. A, bo ty dzisiaj jedziesz znowu do Płocka, czy już byłeś? Dzisiaj jadę. A nie byłeś jeszcze?
Jadę na 3 dni, stary. Do Płocka? O. No. Mi się wydawało, że wyście rozmawiali w poranku, że o tym, że już był w tym Płocku. No, mimo, ty go pytałeś, jeszcze incydent kałowy, to wszystko było, a ty przecież dopiero tam jeździsz. Był incydent kałowy w Jagiellonce. No, ale ja to wiem ze scenariusza, który sobie spisałem od tego, co widzowie mi podesłali. A, okej. Okay. Ja oglądałem was poranku. Ja też odniosłem takie wrażenie, że ty tak mówiłeś, że oglądałem was. To jest cały scenariusz, 4 strony rzeczy, które muszę nagrać w Płocku. Zniszczyć Płock, rozwalić Gab. O Jezu, on nie jest obiektywny, ludzie. Rondo Wojska Polskiego, które mieszkańcy starają się zmienić, jeśli chodzi o nazwę na bardziej adekwatną nie. Rondo Zoo. Do Zoo będziesz jechał? Tak. Będzie w Zoo w Płocku? Tam jest napis taki Zoo wielki. I 20 tysięcy słoni z Botswany. Tak, totalnie powinny tam się pomieścić. Tak, więc... No jak Niemcy śmieci do Polski, to i słonie z Botswany. Tak. A to była fajna historia. Słyszałem, że taka... Właśnie dzisiaj patrzyłem na scenariusz poranka, że mieliście na rozbiegówkę. Że te tak, słonie... była bardzo fajna taka historia. No, rozbiegane 20 tysięcy słoni, to jest tam świetna rozbiegówka. Nie chciałbym być na ich trasie. Pytanie, czy przejedzie się Pogoń Szczecin po Wiśle Kraków, no bo Pogoń jest jednak faworytem ze względu na to, że jest jedną z najlepszych dzisiaj polskich drużyn dla klasy wyżej. Ma niesamowitego Kamila Grosickiego, no i to, o czym rozmawialiśmy wczoraj. Tak. Czeka na pierwszy puchar do gabloty i Marek Urbański wyliczył, że teraz szansa na to, że w końcu coś znajdzie się w gablocie Pogoni Szczecin, to jest 68%. Także takiej szansy obliczył na obliczył sobie, sukces, jasno obliczył. A to musisz Marka pytać. On kurde, ma swoje tajemne metody statystyczne. Natomiast pamiętajmy, że oni też walczą jeszcze o Mistrzostwo Polski, wobec czego pewnie łączył te dwie odnogi. No więc... Na jakie mają szanse na Mistrzostwo Polski? Na którym są wiceliderem? To tam jest tak, że Jagiellonia Białystok uciekła rywalom i ma w tej chwili mecz bezpieczny przewagi, czyli nawet jak przegra mecz, to ma szansę być, że będzie liderem, bo ma 4 punkty przewagi na Śląskiem Wrocław. Nad Pogonią Szczecin zaraz ci powiem, jaka to jest przewaga. Też nie podobna, bo Pogoń jest to, mój drogi, przewaga 7 punktów, czyli dosyć dużo, zważywszy na to, że jest 8 kolejek do końca, ale też jest to trochę wyścig żółwi, jeżeli chodzi o walkę o Mistrzostwo Polski i często ci, którzy są faworytami, się po prostu potykają, więc pewnie Pogoń tego nie odrobi, ale w naszej lidze nie zdziwiłbym się, jakbyśmy jednak potem odszczekiwali pod koniec maja. Wobec czego poczekamy, zobaczymy. Natomiast myślę, że te zdecydowanie większe szanse Pogoni są w Pucharze Polski, gdzie jednak grają z pierwszoligowcem, ale Wisły Kraków też bym nie skreślał, bo jest to jednak utytułowany klub, który ma olbrzymie ambicje, chce wrócić po kilku latach przerwy do ekstraklasy, ma zaplecze kibicowskie, mówi się o tym, że być może Bogusław Cupiał znowu będzie tę Wisłę wspomagał. Gdyby do tego doszło, to na pewno mogłaby się stać właściwie z miesiąca na miesiąc potęgą, ale z tym spokojnie, bo to są gdzieś tam historie, które powtarza się w okolicy Krakowa. Też wczoraj chyba Mateusz Migas ze Sport TVP.pl pisał, że rozmawiał z Bogusławem Cupiałem i że tego nie wykluczył. No, byłaby to ciekawa historia, bo byłby to wielki comeback człowieka, który przecież kiedyś zbudował wielką Wisłę i walczył o Ligę Mistrzów. Tej Ligi Mistrzów nie było, ale myślę, że cały czas jest takie postrzeganie przez niektórych starszych, szczególnie kibiców Wisły Kraków, tej drużyny jako jednej z największych w Polsce i takiej, która gdzieś do tych lat świetności będzie mogła powrócić. Natomiast, moi drodzy, przenieśmy się do Anglii, bo wczoraj w Premier League nastąpił ciekawy rewanż. Otóż Manchester City wygrał 4-1 z Aston Villą. 3 bramki niesamowitego młodego Phila Fodena. Fantastyczna gra w środkowej strefie boiska, być może dzisiaj najlepszego pomocnika świata Rodriego. 24 spotkania z rzędu bez przegranej we wszystkich rozgrywkach, tym samym Manchesteru City. I co ciekawe, ostatni mecz przegrali właśnie z tą Aston Villą 6 grudnia w Mikołajki, więc mogli się zrewanżować. Od tego momentu 20 zwycięstw i tylko 4 remisy, ale zobaczcie, to też pokazuje, jak bardzo mocno jest piłkarski kalendarz wypełniony. 6 grudnia przecież nie był wcale aż tak dawno temu i oni tej pory rozegrali 24 mecze. I żebyście zobaczyli, jaka jest ta rozpiętość spotkań. W niedzielę wielkanocną Manchester mierzył się w meczu na szczycie z Arsenalem. 3 dni później z Aston Villą. W sobotę zagra na wyjeździe z Crystal Palace, a już we wtorek w Madrycie na Santiago Bernabeu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Także te największe drużyny naprawdę mają ten kalendarz wypełniony. Oni grają naprawdę. Tak, oni grają naprawdę cały czas. Nie w CS-a. Jakiegoś udawanego, nie? Tak. Tylko... Może sobie grają. Prawdziwy sport. Piłkarze zazwyczaj taratanie. W FIFA grają, nie? Oni są tacy jednowymiarowi. Znaczy się nie wszyscy, ale tak, wiesz, lubią. Grają z sobą najczęściej. Pyknąć w FIFKę, no. Słuchajcie, bo nie widziałem, czy byście poruszali temat tych niemieckich koszulek reprezentacji? Tak, wczoraj poruszaliśmy. Tak. Były 4-4. No. Jest to już przegadane. 4-4 to są nie, mnie bardziej interesowało jako fani sportu i czy macie świat informatycz, to fani był sport. Projekt... niezrealizowane, czy one weszły
do obiegu i wycofali. Chyba weszły i będą z tego, co wczoraj pamiętam tę wypowiedź rzecznika prasowego, tak, to weszły i chcą je wycofać. Wydaje mi się, że ich cena na rynku wtórnym może naprawdę pójść w górę. Że, bo chodzi o to, że a imię jego 44, że jest zaznaczone dla bohaterów Mickiewicza i... Tak, dokładnie, tak. To, o to chodzi. Ojce jego pamiętamy. Dawne bohatery, a imię jego 44. Takie miało być właśnie połączenie. No. Słuchajcie, bo już kończymy, a ja jeszcze mam parę informacji. Wczoraj znowu do siatki trafił Kuba Piotrowski, czyli taki cichy bohater meczów reprezentacji Polski, szczególnie tego spotkania barażowego z Estonią. Przypomnę, że on jest graczem Ludogorca Razgrad, czyli gra w Bułgarii. Strzelił gola w meczu z Lewskim Sofią, wygranym 3-1 i to jest jego 16 bramka w tym sezonie. I co ciekawe, to jest drugi najlepszy Polak, jeżeli chodzi o strzelców wszystkich naszych piłkarzy, i to grających i w Polsce, i za granicą. Tylko Robert Lewandowski oczywiście lepszy, bo ma 20 bramek. Za nim m.in. Kamil Grosicki, Adam Buksa, Krzysztof Piątek czy Sebastian Szymański. No i też... Kamil Grosicki z Pogoni Szczecin, tutaj państwu chcę powiedzieć. Znasz. I to Kamil Grosicki, który ma rocznikowo już chyba 36 lat, a ciągle jest najlepszym piłkarzem naszej ligi, więc się pięknie starzeje, niczym Tede. Wobec... A nawet piłkarze nie byłem. Ale ty też się pięknie starzejesz. Dziękuję. No i co? Wyrywa mnie. I tego Jakuba Piotrowskiego mówi się, że chciałby Villarreal, że chciałby Galatasaray Stambuł. I to jest coraz mniej, że tak powiem, dziwne, no bo chłop potrafi grać w środku pomocy, potrafi grać jako defensywny pomocnik, potrafi uderzyć z dystansu, ma wiele plusów, więc pewnie jakiś transferek się szykuje. Ważna rzecz a propos naszych reprezentantów, moi drodzy, jest jeszcze taka, że wczoraj wreszcie do protokołu meczowego wpisał się Sebastian Szymański, który przecież był absolutnym liderem Fenerbahce i prowadził, wydawałoby się, tę drużynę do mistrzostwa kraju. Natomiast od 12 spotkań nie miał ani gola, ani asysty. Zupełnie się nam zaciął Sebek, o którym się jeszcze kilka miesięcy temu mówiło, że na przykład interesuje się nim Tottenham. Tak. Teraz wreszcie miał podanie w meczu z Adaną Demirspor. Jego wrzutka ze stałego fragmentu gry zakończyła się trafieniem niejakiego Serdara Dursuna bramką na 4-2. Także tutaj szacunek dla Sebastiana. Oni zajmują drugie miejsce w tabeli, tracą 2 punkty do Galatasaraju Stambuł, no i tam będzie ta walka pomiędzy stambulskimi klubami. Nie będzie natomiast Szymona Marciniaka na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, o czym poinformował Rafał Rostkowski ze Sport TVP.pl. Żaden polski sędzia nie został nominowany. FIFA wysłała nominację, pomijając wielu arbitrów ze ścisłej światowej czołówki, a blisko połowa nominowanych to kobiety. I teraz dlaczego nie ma najlepszych sędziów? Kto to obchodzi w ogóle? W sensie piłka nożna na Igrzyskach Olimpijskich? No właśnie... Bo ja pamiętam, nas obchodziła chyba w 92. No tak, jak nasz redakcyjny kolega Wojtek Kowalczyk fantastycznie grał u boku Andrzeja Skowiaka w ataku. Natomiast słuchajcie, turniej olimpijski ma niższą rangę niż Mistrzostwa Świata. Jak ma niższą rangę? No najwyższą rangę. Właśnie w piłce nożnej nie ma. Wynikało to z tego, że tam grają drużyny do lat 23 i tylko 3 zawodników starszych może daną reprezentację wzmocnić. I w związku z tym FIFA traktuje to trochę jak turniej młodzieżowy, więc jakby formuje sędziów na ten turniej, podobnie jak na Mistrzostwa Świata do lat 17. Czy do lat 20, czyli promuje tych sędziów z zaplecza światowej elity i kandydatów do prowadzenia meczów w dorosłych mistrzostwach świata. Czyli trochę promuje tych sędziów z drugiego szeregu, którzy mogą się wykazać na igrzyskach i jak tam się pokażą z dobrej strony, to wtedy mogą ten. Znaczy to jest słuszne, to jest dobre, tylko powoduje to, że ludzi to mnie interesuje, nie? Tak, natomiast troszeczkę jest w ten sposób, że wiesz, znaczy nie interesuje. No, było na przykład takie marzenie przecież kiedyś Neymara, żeby wygrać igrzyska z Brazylią. No, tak. Ci wielcy piłkarze gdzieś tam czują te igrzyska, ale tu jest taki kasus dla mnie trochę tenisa, nie? Że wiadomo, że w tenisie zawsze najważniejsze będą turnieje wielkoszlemowe. Jeżeli się uda wygrać igrzyska, to fajnie, ale to nie jest... No tak, skoki narciarskie też, wiesz, no co innego zdobyć turniej 4 skoczni, czy też wiesz co, kryształową kulę. A może trzeba w ogóle zrewidować te olimpiady. Tak, powiedziałem kryształową kulę? Tak, dobrze powiedziałeś. Skoki to tak powiedziałbym na równi, bo oni tam jednak się też tymi igrzyskami jarają. No pałujemy się, bo Wojciech Fortuna tam zdobył i... No, Adam Małysz zdobył medale, chociaż Adam Małysz nie zdobył złotego. Tak. Kamil Stok fantastycznie skakał. Słuchajcie, i ostatnia moja informacja. Otóż jeżeli jesteście wielkimi fanami Cristiano Ronaldo, jeżeli jesteście team Portugalczyk, a nie Argentyńczyk Leo Messi, to możecie kupić łóżko. Dokładnie. Łóżko, na którym spał Cristiano Ronaldo. Ile takie łóżeczko? Cena wywoławcza 5000 euro. Portugalski piłkarz przebywał w zeszłym tygodniu w Lublianie z okazji towarzyskiego meczu ze Słowenią, zresztą przegranego przez Portugalię niespodziewanie 0-2. I była to pierwsza zaskakująca porażka pod wodzą selekcjonera Roberto Martineza, który inaczej niż jego poprzednik, który nam się kojarzy źle, Fernando Santos, poukładał Portugalię i ta Portugalia zaczęła grać fajną piłkę i przeszła przez eliminację do Euro jak burza. No więc zagrali sobie ten mecz i przegrali ze Słowenią. No i ten hotel uznał, że to jest w ogóle niesamowita historia. Skoro tam spał Cristiano Ronaldo, to trzeba z tego zrobić jakiś performance i to łóżko będzie do nabycia. A ono jest jak
całą turyński, jest tam to odbite. Tak, jest odbite wszystko. Jest jeszcze kibel z tego pokoju też. Resztki pasty do włosów są nawet, Cristiano Ronaldo. Jest numer 7 od razu na plecach. Dokładnie, jest jak wejdziesz, to potem wstaniesz i będziesz mieć taką siódemeczkę. Więc to opłaca się, jak ktoś ma za dużo kasy, to może sobie to wszystko załatwić. A jak ktoś nie ma kasy, to przypomnę, moi drodzy, wszystkim pełnoletnim widzom, że przychodzę z informacją na temat produktu STS-u, czyli bonus serii. W skrócie możecie zgarnąć bonusy za serię zagranych kuponów. Każda ukończona seria to kolejny bonus. Więcej możecie poczytać w naszym opisie i tam też macie link do szczegółów. No a jak ktoś nie ma kasy, to będzie te babciowe. Babciowe, zdecydowanie. Babciowe jest... To największe dla mnie zrobiło wrażenie, powiem wam, chłopaki. Babciowe... 1500. A wiesz, ile za babciowe można kupić pigułek po? Bożeś. Właśnie, a taka pigułka stówkę, tak? No tak od 100 do 100. A może będą wypłacali babciowe w 15 pigułkach. Dokładnie, w barterze. Tutaj pieniędzy nie ma, ale ma to tutaj 15 pigułek. To co drugi dzień możeta. Tak. Dobrze, dziękujemy serdecznie za dzisiejszy poranek. Kamil Gapiński. Dziękuję bardzo. Jacek Graniecki. Słuchajcie, mam dla was smutną wiadomość na koniec. Jaką? Znaczy dla was to jest radosna, dla was smutna. Jutro widzimy się znowu. Aha, że smutna. Radosna jest taka, że z Moniką Goziarską. Tak, z Moniką Goziarską. Monika mi wysyłała wczoraj cały czas jakieś... Nudesy? Nudesy nie, ale wiadomości pokazując, że jest słońce, Gabku, jest dobrze, niedługo będzie też słońce u was w Polsce, jak chyba poczuła... Monika wysyłała, to już jest. Rano szliście, mogło być, ale już teraz... A już nie ma. Nie, jak nas oszukali. A my powiedzieliśmy, że witajcie w słonecznej Polsce. Żegnajcie w pochmurnej. Ale właśnie Monika z nad basenu się pyszniła tym, że ma i wodę, i słońce, jest pięknie. Jutro Tadej, Monika Goździalska, pojutrze zapraszam z kolei na Zero Kultury, będzie Igor Herbut. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, papa. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy.